Dobra. Ostatnio nie zdążyliśmy, skończyliśmy na tym, jak pokazywałem, jak te subsystemy wyglądają, nie? W sensie, jak ma się hardware do struktury krewel w różnych systemie. Dzisiaj mam jeszcze kilka slajdów na tym, w tym wykładzie, chciałbym je zrobić, żeby zanim wyciągniecie kompy i zaczniemy coś klepać, żebyście wiedzieli co i jak. Ja też wam pokażę, na przykład jak to odpalić wszystko już live tutaj w jakimś terminalu, żebyście wiedzieli w ogóle jak tego używać. Nie? No dobra, chyba o tym wspominałem, a jeżeli nie, to wspomnę teraz. Drewno możecie zbudować na dwa sposoby w kernelu. Generalnie większość elementów kernela możecie zbudować na dwa sposoby. Albo wbudować w monolityczny kernel, to jest wielką binarę, która się po prostu załaduje i będzie trzymana w pamięci i będzie używana. Albo zbudować to jako moduł, nie? W sensie jako coś, co jest dokładane. Teraz w waszych systemach, w waszych dyskach, które używacie tak na co dzień, macie pewnie mnóstwo modułów. Jak zobaczycie, nie wiem, używacie jakiegoś Ubuntu czy czegoś takiego, to macie tam po prostu bardzo, bardzo dużo rzeczy załadowanych. Jak używacie czegoś bardziej customowego, nie wiem, typu Gentoo, no to już sobie musieliście pewnie sami wybrać, co będzie modułem, co będzie budowane w kernel i tak dalej. I teraz oczywiście jedno i drugie ma pewne wady i zalety. To, co jest modelistyczne w kernelu, jest zawsze dostępne, więc jakby nie ma z tym problemu. Więc na przykład rzeczy typu obsługa danego systemu plików wypadałoby, żeby była monolityczna w kernelu budowana, jeżeli nie macie moduły na tym systemie plików. Na przykład macie EXTA 4, tam macie moduły, które chcecie załadować, no to jeśli tam jest moduł do EXTA 4 i kernel tego nie potrafi sam z siebie, no to i nie potrafi też EXTA 2 w trybie kompatybilności, w sensie czwórkę można zamontować w trybie kompatybilności zazwyczaj, no to jakby problem jajka i kury troszeczkę, nie? Czyli nie da się załadować modułu, bo nie da się zamontować dysku, na którym jest moduł. Więc wypadałoby mieć to wtedy monolitycznie. Oczywiście monolityczny kernel robi się wielki, nie? To jest ogromny kawał binary w tym momencie. Więc im więcej rzeczy wkompilujemy, tym większa binara do załadowania, przechowywania i tak dalej. Jest to bardziej problematyczne. Moduły oczywiście są na zewnątrz i zmniejszają sam ten główny image. Nie? Jakie jest wada z modułami? No to co powiedziałem, po pierwsze, że możecie mieć moduł, który jest potrzebny, żeby moduł załadować. To raz. Dwa, możecie mieć niekompatybilne moduły, to się zdarza. Szczególnie jak zaplikujecie sobie image, nagle możecie trafić, że jesteście w sytuacji, gdzie macie zbutowany kernel w wersji A i moduły w wersji B i nie idzie tego załadować. Można wymusić czasem załadowanie, ale może się wywalić koniec końców, więc takie rzeczy też się mogą nam zdarzyć. Nie? Plus moduły mogą zależeć od modułów i czasem te zależności są dość uciążliwe do rozwiązania. Jak chcecie zobaczyć, jakie macie moduły załadowane, to macie w systemie takie coś jak LSMod, do załadowania modułów jest INSMod, do wyładowania modułów RMMod, lub trochę wyższe, bardziej wysokopoziomowe modprobe. Obstawiam, że tego najczęściej używacie. Jaka jest różnica między tymi niskopoziomowymi modami i wysokopoziomowym modprobem? Modprobe potrafi rozwiązać sam z siebie zależności. Jak zbudujecie moduły i zrobicie coś takiego, jak coś nazywa modules install po zbudowaniu, czyli make modules install z samego kernela, przy budowaniu, to możecie podać, to też kernel wyładuje, wygeneruje taką mapę zależności, nie? W sensie, że jeśli chcemy na przykład załadować driver do stosu sieciowego, to, czy przepraszam, moduł stosu sieciowego, to on w zależnościach generalnie resztę rzeczy, w sensie od sieci plus jakiś driver na przykład do sieci konkretny, nie? Musi być załadowany wcześniej. A to jest drzewo, czy mogą być jakieś dwa moduły, które od siebie jakoś tak wzajemnie zależą? Taki circular dependency? Mhm. Nie powinno się tego robić, ale pewnie się da, nie? W sensie, da się to zrobić, ale nie powinno tego być, nie? No bo inaczej masz potem problem taki, że w sensie pewnie coś powinno być wkompilowane. Wiadomo, że to jest problematyczne, ale pytam, mówię, czy to jest możliwe. No tak, możliwe jest, nie? W sensie to jest możliwe. Pamiętajcie, że to jest wszystko napisane dość nisko poziomowo w C, tam nie ma specjalnie jakichś sprawdzeń takich rzeczy, nie? Więc da się to zrobić, nie? Da się mieć wszystko do dependencji. I teraz, to porównywanie w ogóle typów, w sensie czy wersja kernela się zgadza, czy nie. Ona jest dość łopatologiczna, sprawdza po prostu stringa, który się zgłasza, dosłownie, więc można wymusić nawet taką kompatybilność troszeczkę, wymuszając, żeby kernel zgłosił się konkretnie tym stringiem, który nam pasuje. I mało tego, nawet ten sam kernel, jeżeli nie zmienicie tego stringa, który mu się zgłasza, to on się będzie zgłaszał
informacje, na przykład z którego commita został zbudowany, i jeżeli coś zmodyfikowaliście w kernelu i nie skomitowaliście tych zmian, w sensie nie powstał nowy commit, widzicie, to zgłosi się z takim albo plusikiem na końcu, albo z dopiskiem dirty. Czyli mamy commit na przykład F2.18.42 dirty. Co oznacza, że z tego commita faktycznie zbudowaliśmy, ale są jeszcze takie zmiany nieskomitowane. I jak mamy moduły zbudowane bez tych zmian nieskomitowanych, co właściwie czasem nic nie zmienia, nie? W sensie, bo zmieniliśmy, co nie, dołożyliśmy printa w jednym miejscu i to nie rusza żadnego całego systemu, no to na przykład rmode przepraszam, insmode czy modprobe odmówi załadowania. Można z forcem wtedy próbować załadować, zazwyczaj przechodzi przy takich zmianach, nie? Aha, jeszcze jedna rzecz, modprobe by default będzie szukał modułów w standardowym miejscu instalacji, czyli tam w lib modules, czy lib kernel modules, coś takiego, nie? I jak zrobicie sobie na przykład na tym systemie, który sobie dzisiaj zbudujemy odpowiedziem od proba, to prawdopodobnie, znaczy to na pewno nie znajdzie modułów, bo ich tam po prostu nie ma, nie? Więc wywali wam się takim prostym, takim głupim błędem, typu nie wiem, gdzie są moduły, nie jestem w stanie znaleźć modułów w tej kernela w tej ścieżce, nie? Wtedy insmode już potrafi wziąć pojedynczy KO, czyli ten kernel object file, tylko załadować. Działa to podobnie jak liby, nie? To jest wylokowany kod, który po prostu możemy załadować, tylko że ładujemy go do kernel space'u i sam już powiedzmy loader systemowy, loader kernelowy potrafi znaleźć te wszystkie nowe symbole, które zostały doładowane. Ale to jest de facto konsolidator dynamiczny wbudowany w kernel, tak? No. I on po prostu rozwiązuje sobie symbole, ma swoją tablicę symboli, które są w jądrze, patrzy na to w modułach i próbuje to rozwiązać. To jest super podobny mechanizm do SO, nie? W sensie tych shared objects w user space, tylko że dla kernel space'a. Mhm. Ale bardzo, bardzo podobne, nie? Koniec końców. Dobra. Moduły mają jeszcze jedną zaletę. Można je budować poza drzewem. Tak jak jeśli chcemy coś wbudować w analityczny kernel, no to musimy zazwyczaj budować poza drzewa. W sensie dorzucić do drzewa do źródeł Linux. Nie? W sensie mamy kernel dysponowany, dodajemy sobie tam kawałek kodu, dodajemy go do tego build systemu, całego to przelecimy sobie, jak to zrobić, ale moduły można budować też poza. Nie? W sensie, jeśli dodamy do drzewa, możemy zbudować i moduły kompilować w kernel. Jeżeli dodamy poza, chcemy zbudować poza drzewa, możemy zbudować tylko i wyłącznie moduł. I teraz jakie to ma zalety? No oczywiście takie, że jeżeli jesteśmy powiedzmy taką Nvidią, która dostarcza swoje drivery osobno, nie chce ich mieszać z drzewem kernela, no to może je dostarczyć, dostarczy je zazwyczaj binarnie zresztą, to można je wtedy budować sobie poza drzewem. Problem jest taki, że kod spoza drzewa nie wie, z jakim kodem z jakim drzewem się będzie budował. A tak jak wiemy, wewnętrzne API, na pierwszym wykładzie tydzień temu, wewnętrzne API kernela jest dość dynamiczne i specjalnie pilnuje tego, żeby być kompatybilne za każdym razem. Po prostu każda rewizja może to zmienić i być inna, więc jak jesteśmy poza drzewem, to mamy ten problem, że możemy po prostu się nie móc zbudować, co kończy się później takim paskudnym kodem. Nie? W sensie w kodzie driverów takich budowanych kodów poza drzewa jest dużo takich rzeczy typu if kernel version jakiś tam, jeżeli if dev coś tam. Tu jakieś A się wkleiło bez sensu. Tego API nie powinno być, nie? Oczywiście. Jeżeli jakaś ten feature włączony, wrzuć taki, zaimploduj tam taki header i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kupa takich if defów zazwyczaj w takich driverach, poza że bardziej skomplikowanych oczywiście występuje. Mało czytelne raz, dwa ciężko debugowalne, bo w zależności od tego, gdzie zbudujemy, to się inny kawałek kodu zbuduje. Czasem kod trzeba zduplikować, bo już nie ma siły zrobić tak tych ifdefów, żeby reużywać wszystkiego, a zduplikowany kod to jest zawsze dramat dla maintainera tego wszystkiego, bo jak macie pada, to prowadzi w jednym miejscu, gdzie akurat wyskoczył i nie w tym drugim, gdzie był kod zduplikowany. Więc jest to dość paskudne, ale można tak zrobić. Jak widzicie, jest takie makro ładne kernel version, które się rozwija do takiej ładnej liczby, która koduje, czy ładnej wartości, która koduje wersję kernela i możecie sobie wewnątrz kodu sprawdzić against jakie drzewo się budujecie, nie? I zobaczyć dosłownie ten kod po ich default. A mówiąc drzewo, mamy na myśli to drzewko kodu, tak? Tak. Drzewo. W drzewie, w sensie, że ten kod jakby jest kernelem, czyli jakby częścią kodu kernela, a poza drzewem, że będzie mocno się ładować. No tak.
Znaczy osobno, tak możemy się osobno ładować, jeżeli mamy go w drzewie. Możemy go zbudować jako moduł i dalej się ładować osobno później, przy już w runtime. Chodzi o to, że budujemy się, trzymamy kod naszego drivera, czy w ogóle modułu. Przedmiot jest o driverach, ale to się tyczy w ogóle dowolnego kawałka kodu w kernelu. Oprócz może tego startowego kodu, który musi być monolitycznie wkompilowany nową siłą rzeczy. Nie? W sensie nie możemy zacząć od modułu. Ale i oczywiście ten kod, który ładuje moduły i tak dalej, to musi być monolityczny, bo inaczej się nie da. Ale całą resztę możemy trzymać poza drzewem. Nie? W sensie możesz mieć swoje repozytorium, nie wiem, z bardzo małym kawałkiem kodu, który się buduje, który ma zależność od kernelowych. Nie? Okay, czy potem daje tylko tą binarkę i ona może współdziałać z tym kernelem. Tak, jeżeli jest zbudowana na ten kernel, nie? To tak się da zrobić. Nie? Zresztą trochę driverów tak działa. Nie? W sensie, nie wiem, jak podbijacie na przykład drivery, no szczególnie NVIDIA, ale też na przykład VirtualBoxa czy kilku innych rzeczy, to często macie takie hooki przy waszym menadżerze pakietów. Odpala się coś, co się nazywa DKMS, tak, i przebudowuje ten moduł, który właśnie przyszedł na kernel, który aktualnie odpalacie, nie? Żeby to działało. To czasem wybucha oczywiście, bo traficie na zbyt nowy kernel i nieobsłużony takimi rzeczami. Trafia się jakiś undefined reference przy linkowaniu, albo nie wiem, brakuje jakiegoś headera, który się zmienił lokację, nazwę i tak dalej. To się trafia. Nie? Przepraszam? Można pytać jeszcze? Jestem. Okej, okay, to właśnie jak piszesz sobie LS mod, to czy on listuje te moduły, które są monolitycznie? Nie, to listuje tylko załadowane dodatkowe moduły. Te, które masz budowane okay. w kernel, to są budowane w kernel. Okay. A teraz właśnie powiedzmy, że jestem producentem jakiegoś nowego urządzenia. Co musiałbym zrobić, żeby mój driver w ogóle trafił do mainline'a? To jest dobre pytanie sobie. Po pierwsze go napisać, nie? I przetestować i tak dalej. Cały jakby ten taki slow rozwijania softu znacie, nie? Już pisaliście parę porządków w życiu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to oczywiście wysłać go na listę mailingową. Kernel dalej i niestety mainline Linuxa dalej działa na listach mailingowych, więc trzeba wysłać maila z patchami. Tam long story short, przejść review i zostać zmerdżowany. Ale to jest long story, bo naprawdę trwa to chwilę. Zresztą wysyłanie patchy można oczywiście ręcznie wysłać, ale wtedy zostanie odrzucone z miejsca, że format tego maila się nie będzie zgadzał. W kernelu jest też takiego, przychodzi ze źródłem kernela taki skrypcik check patch perlowy, który sprawdza, czy cały nasz kod jest kompatybilny w ogóle od formatowania przez, nie wiem, błędy ortograficzne, przez dobre praktyki, przez dokumentację, jeżeli wprowadzamy nowe rzeczy. To jest duży i bardzo skomplikowany skrypt. I on potrafi też z automatu wygenerować maila. Można podpiąć albo na pałę po prostu send mailem, ale to trafia do spamu prawie zawsze. Już teraz, jeśli żaden prawie serwer pocztowy tego nie przyjmie, bo jeśli coś jest wysłane po prostu send mailem tak z palca, to nawet nie trafi do spamu, bo filtry te wcześniejsze usuną. Więc możesz na przykład się odrazować jakimś kluczem, jeśli nie masz Gmaila, czymś takim, podajesz to wszystko tam i w stanie wysłać od razu maila na grupę dyskusyjną. W ten sposób, że to jest dobrze sformatowane, trafia sobie do dyskusji. No jak zobaczysz, no te listy są publiczne oczywiście, można sobie je zobaczyć, jak to wygląda. Te maile są dość specyficzne, bo sobie nazywają się patch, coś tam, zero z iluś, pierwszy, gdzie ma opis całości, potem jest, nie wiem, pierwszy z sześciu, pierwszy opisuje, to po kolei tak jakbyś miał patcha, tak jakbyś miał commity, nie? Normalnie takie rzeczy w wielu innych projektach robi się po prostu pull requestem, w kernelu dalej to jest ten stary sposób wysłania na listę. Okej, okay. To jeszcze a propos tego, to teraz powiedzmy, że właśnie zmieniasz to wewnętrzne API kernela, to kto teraz, mój driver już został domarczowany? To zmieniający. Zmieniający API. API musi zmienić wszystkie drivery, które... Tak, dokładnie. No, okay. Tak to działa. Więc to nie jest aż tak częste, ale zdarza się, w sensie i faktycznie są zmiany wszystkiego. Więc jeżeli masz jakiś driver, chciałbyś, żeby on był zawsze działał z najnowszym kernelem, to warto go pchnąć do mainline'a. Tylko review czasem jest tam dość trudne, nie? Znaczy, to, no nie tak, jest, to nie jest tak, że... Jak już przejdzie, to już my się nie przejmujemy tym, że ktoś tam zmienia wewnątrz. Tak, znaczy trochę musimy się przejmować, bo jakby ten maintenance dalej będą nas pingać o to, jeżeli wiecznie nie będziemy odpowiadać, na przykład ktoś inny nie będzie w stanie naszego kodu w sensowny sposób utrzymywać, no to może wylecieć po prostu, nie? Bo stwierdzi,
no, nie jesteśmy w stanie zapewnić dobrej jakości tego kodu, więc po prostu wywalmy, będzie psuł inny potencjalnie kod. I też jest trochę takich rzeczy typu, takich zasad, typu nie zostanie przyjęty kod, który tylko i wyłącznie zmienia formatowanie na przykład, albo poprawia literówki w jakichś opisach i tak dalej. Generalnie kod, który nie wnosi żadnej nowej funkcjonalności, albo nie naprawia błędów, tylko jest kosmetyczny. Takich zmian w ogóle nie są, czy takie zmiany nie są w ogóle przyjmowane. Więc tak jak powiedzmy kernel ma w miarę sensowne formatowanie, ma styl formatowania i ten styl formatowania jest używany wszędzie, tak w jakichś takich starych driverach, gdzieś jeszcze pisanych na przykład przez Torvaldsa albo temu, jest kupa white space'ów, w sensie na końcu na przykład zostawionych, formatowanie dość losowe, ale nikt tego nie przerobił, bo z zasady nie wprowadzamy, nie merżujemy rzeczy, które tylko i wyłącznie robią kosmetykę. Bo potencjalnie, znaczy rekomendacja jest bardzo prosta i logiczna, potencjalnie przy formatowaniu możemy wprowadzić nowe bugi, a właściwie nie dajemy żadnej funkcjonalności, więc mniejszym złem jest życie z tym niesformatowanym kodem, czy z brzydkim kodem, niż potencjalnie zepsucie czegoś, nie? Więc to nie jest duży problem, dopóki nie trzeba czytać tego kodu, nie? No tak. No zawsze można sobie na dzień dobry go otworzyć, sformatować to szybko jakimś autoformaterem, przeczytać, zrozumieć i poprawić, nie? Jeżeli to poprawki, jest coś do poprawki. Tylko, że to są na przykład kod, który do drivera, nie wiem, UART-a tam 1650, jak to się nazywa? 550, tak. To jest taki UART jeszcze z lat chyba 70. do komunikacji szeregowej. Tam już za bardzo nie ma co poprawiać, jakby to już jest 50 lat używane w komputerach. Jeżeli nie było w PC-tach, też to macie, to dalej są te warty używane. I to jest tak stare, że wszystkie bugi, które mogły wyjść, to wyszły. Jeżeli ktoś zrobi teraz urządzenie, które jest dalej spełnia, jest tym wartem, no to już no, trzeba być bardzo pecha, żeby trafić na buga w tym, nie? W sensie to raczej będzie coś niedziałającego w sprzęcie. Dobra. To jest coś, co dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie napisali. Minimum to. Jak mamy radę więcej, to damy radę więcej. To będzie ok. Ale jak wygląda minimalny driver w kernelu? Tak, to jest ten kod. To jest dosłownie. To chciałbym, żebyście to odpalili u siebie, zbudowali taki system, zobaczyli tego Hello World'a, czy zrobili coś tam innego, ale to jest minimum takie, żeby zobaczyć, jak go dodać do build systemu, jak zbudować, jak zobaczyć później tego typu rzeczy. Nie? Teraz, co to właściwie robi? Ma dwie funkcje tak naprawdę. Nazywa się myInt, myExit, domyślacie się, że te nazwy są dowolne. Te dwie rzeczy tutaj to są makra procesora, tak naprawdę, to są makra po prostu. One dają hinty do linkera, gdzie umieścić, w jakiej sekcji umieścić ten kod. Nie? W sensie to jest, jako że to jest kod, który ma być odpalany przy inicjalizacji driverów. On jest umieszczany, teraz wyleciał mi z głowy, w której sekcji, ale generalnie gdzieś w statycznej części kernela, jeżeli się zbudujemy taki monolityczny kernel, tak żeby był szybki dostęp do tego. Generalnie ten kod z definicji będzie się odpalał zawsze, jeżeli driver zostanie zarejestrowany. I teraz jak rejestrować driver? Który? No te dwie funkcje. Dlaczego będą się odpalać? No tutaj je rejestrujemy. Nie? I teraz to są też makra. Nie? Możemy sobie później zobaczyć w kodzie, jak te makra są definiowane, chyba że ty chcesz pod nią skakać, jak te makra są definiowane, ale po prostu do koniec końców dodaje ten symbol do tablicy wszystkich driverów, wszystkich modułów kernela, tak, które muszą zostać zainicjalizowane i oczywiście na etapie inicjalizacji wszystkie po kolei są wołane. Nie? I teraz init jest dość oczywiste. Init będzie wołany w momencie, kiedy driver będzie ładowany, exit będzie wołany, kiedy driver jest wyładowywany. Ten przykład nie robi nic ciekawego, robi printy, jak widzicie, o tych printach za chwilę pogadamy. Ale teraz czym się różni to, jeżeli zbudujemy to jako moduł, a czym się różni, jak zbudujemy jako monolityczny kernel, budujemy to w monolit. No oczywiście jako moduł, to init nam się odpali w momencie, kiedy załadujemy moduł. Ja się rozumiemy int moda, wszystko przejdzie po kolei, moduł zostanie załadowany. Oczywiście ten loader kernelowy pinga cały system wtedy inicjalizacyjny w kernelu. Tak, że właśnie coś nowego doszło, więc pewnie trzeba to zainicjalizować, nie? I ten system inicjalizacyjny zawoła nasz init, nie? Init zrobi to, co trzeba,
tym przypadku zrobi tylko printa, ale tutaj bardzo często jest dalsza rejestracja. Nie? Dalsza rejestracja już typu tego drivera, podsystemu, czy na przykład typu platform device, nie? Czy tego typu rzeczy. Czasem jakby ta rejestracja później jest służy do tego, żeby dalej wykryć, czy urządzenie jest zmaczowane z czymś, czy nie, i go załadować dalej, ale to za chwilę już o tym powiemy. Exit przy wyładowywaniu, czyli jeśli zrobimy moduł, zrobimy RM moda, to wyładowanie oczywiście zdeinicjalizuje wszystko, co jest potrzebne, czy wywoła to, potem zdeinicjalizuje wszystko, co jest potrzebne, usunie ten załadowany moduł z pamięci, usunie go z tych list wszystkich i tak dalej, i tak dalej. A jak to wygląda w momencie, kiedy to jest monolityczne? No i to oczywiście odpali się gdzieś tam w trakcie butowania, no bo ten cała funkcja inicjalizacji oczywiście przekazuje, przelatuje ta cała procedura inicjalizacji wszystkich modułów, przelatuje oczywiście też na starcie, w trakcie butowania systemu, i w pewnym momencie to zostanie wywołane. To, kiedy to zostanie wywołane, jest oczywiście troszeczkę, tak wszystkie komputery jest deterministyczne, ale jest trochę niedeterministyczne pod względem tego, że na przykład drivery czasem czekają na różne rzeczy, nie? I blokują wykonanie pewnych kawałków kodu. Czekają typu, nie wiem, na przerwanie na przykład. A to przerwanie może przyjść dlatego, że ktoś połącza jakiś dysk, nie? Albo coś takiego. Nie? W sensie coś, co zależy od świata zewnętrznego, więc robi się to trochę niedeterministyczne wtedy, bo zależy nie tylko od komputera, na którym się wykonuje. Nie? Więc oczywiście taki nie zostanie wtedy wywołany, gdzieś przy starcie, przy butowaniu. Kiedy zostanie wywołany exit? No jak zamykamy maszynę, zrobimy power offa. No to oczywiście leci cała procedura deinicjalizacji wszystkiego i wtedy zostanie wywołany taki exit. No i w exitie zazwyczaj robi się odwrotną rzecz niż w inicie, czyli jeśli tu zarejestrowaliśmy jakiś podsystem, to tu go wyrejestrowujemy. Nie? Czyli jeśli tutaj na przykład wybraliśmy sobie inicjalizację platform device, no to tu go wyrejestrowujemy i po to, żeby posprzątać po sobie. Dobra, to pytanie jest takie, czyli gdybyśmy teraz w inicie mieli jakiś, nie wiem, sterownik czegoś i ten sterownik wymaga jakiejś biblioteki i ta biblioteka nie zdążyła się jeszcze zainicjować, to możemy mieć problem, prawda? Oczywiście, klasycznie. Klasycznie problem, regularnie. Nie, bo się pytam, bo we FreeBSD jest jakiś taki mechanizm, że można szeregować te moduły, można między nimi pisać zależności w jakiś taki statyczny sposób, tak? Tu się raczej, że tak, zależności pomiędzy nimi. Znaczy init nie powinien w ogóle zależeć od tego. Init się wywołuje jakby zawsze, init powinien tylko i wyłącznie zrobić podstawowe rzeczy, które trzeba. Nie? Czyli na przykład właśnie zarejestrować, ja jestem nowym driverem platformowym, albo jestem nowym kawałkiem systemu, nie wiem, rozszerzeniem systemów plików i tak dalej. Rozumiem, czyli powinien z minimalnymi założeniami działać. Tak, tak? Chyba że nie ma zależności, to może tutaj zainicjować. Znaczy taki dev null, to pewnie robię wszystko w inicie. Przyznam, że nie patrzyłem, ale obstawiam, że robię wszystko w inicie, bo nie ma sensu. On jakby, jeśli go włączyliśmy, to znaczy, że go chcemy mieć. On nie może się nie zainicjalizować dalej. Ale w przypadku driveru zazwyczaj w inicie robimy tylko i wyłącznie jakieś takie inicjalizacje podstawowego typu. Właśnie, jestem nowym. Aha, czyli wczepiamy go w tą strukturę driverów, która informuje system, że taki driver jest, tak, i że można jest taki, go użyć. Tak. Tak. I w większych driverach, czy my to gdzieś tu mamy? Czy to dzisiaj. Chciałem pokazać, chyba nie, dzisiaj nie, ale w większych driverach mamy później jeszcze drugi level, drugi etap inicjalizacji, który się nazywa probe. Zazwyczaj jak driver się zarejestrował, to znaczy się nas probował. Dopiero to jest tym kawałkiem, który nas interesuje. I to jest wywołane wtedy, kiedy się zmaczowaliśmy z czymś, co chcemy. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli rejestrujemy driver USB mówi: cześć, jestem driverem do urządzenia z takim feedem winem, czy z taką serią feedów winów, taką tablicę obsługuję. Jak się kiedyś takie urządzenie pojawi, to weź mnie zawołaj i wtedy wrzuć mojego proba. Nie? W sensie odpal moją funkcję faktycznie inicjalizującą, tą prawdziwą inicjalizującą, która zarejestruje wszystkie interfejsy, wszystkie rzeczy, które nas interesują. I tam jest oczywiście, to jest też odpowiednik deinicjalizacji, czyli remove do takiego proba, który zrobi resztę. I teraz samo załadowanie modułu, zazwyczaj to się robi tak, że samo załadowanie modułu robi inicjalizację i dopiero jak się zmaczujemy z czymś innym, w sensie dopiero kiedy system stwierdzi, nasz driver jest faktycznie potrzebny, to dopiero wtedy woła tą drugą funkcję. I tam na przykład można sfailować czymś takim, co się nazywa, dosłownie w połowie inicjalizacji, w połowie można zwrócić błąd probe deferral, eprobe defer, coś takiego, czy deferral, jakoś tak. Czyli za wcześnie mnie wprowadzasz. Tak, zawołałeś mi za wcześnie. Jeśli to słowo nie robię w stylu, zależy od DMA, muszę mieć jakieś DMA na przykład w systemie, nie?
Więc wyciągam sobie informacje o tym DMA, które jest do niej podpięte, z device'em na przykład, o którym dzisiaj jeszcze chciałbym powiedzieć, bo będziemy go używać. Pytam się systemu, hej, daj mi DMA. System mówi, nie mam. W sensie stajesz minus 2 na przykład, nie? No to ty rzucasz błędem. No dobra, no to pewnie się jeszcze nie zarejestrował, więc odłóż mnie na koniec kolejki. Ten deferal dosłownie mówi, odłóż mnie na koniec listy próbowania. I teraz przelatują wszystkie, znowu nasz i znowu może rzucić deferal. Znowu trafia na koniec listy. Nie jest już drugi raz próbowany od razu, w sensie nie wchodzimy w deadloopa próbowania się w kółeczko, ale wtedy jak załadujemy nowy moduł, to nasz się znowu spróbuje spróbować. Nie? Bo cały system kernela stwierdzi, o, jest coś nowego, może to jest to, co tamten chciał. I spróbuje znowu te wszystkie z listy. Nie? Więc tak to działa w Linuxie. Więc to zależności robi się, nie robisz tego hard way, typu musisz załadować inny, żeby ja działał już w samym kernelu, bo to możesz zrobić hard way w user space, powiedzieć, najpierw załaduj tamte moduły, dopiero potem ten. I do tego są te listy zależności, nie? Które też kernel potrafi załadować i mod probe, czy wygenerować, a mod probe później użyć. Ale w tym przypadku zazwyczaj w kernelu już jest delikatnie. Nie? W sensie prosimy o coś, jak spejlujemy, no to cofamy się na koniec kolejki. A to jeszcze a propos tego pytania, to jakby ten sam kod napiszę, jeżeli chcę, żeby mój driver był budowany razem z kernelami, ten sam tak, jest. Tak, tak, tak. Właśnie na tym slajdzie pokazuję, co dalej. No? A co by się stało, gdybyśmy nie przekazali tych hintów, w której sekcji powinny być funkcje myInit oraz myExit? Działałoby, tylko skoki byłyby dłuższe, nie? Dobra, mogłoby nie zadziałać w pewnych architekturach, jeżeli gdzieś ten kawałek kodu ładującego czy inicjalizującego zakłada na przykład krótkie skoki, nie? W sensie jest tam wymuszone do teorizacji, nie wiem, ARMy czy RISC-V mają długie i krótkie skoki, nie? W sensie instrukcje długie i krótkie skoki. I teraz o co chodzi, jeżeli nie mieliście tego, to krótki skok to jest całość się może zmieścić w jednym opcode, nie? W sensie w instrukcji procesora. Masz ileś bitów, które mówi, będzie skok i powiedzmy pozostałe 20 bitów na offset, gdzie skaczesz. 20 bitów powoduje, że nie jesteś w stanie skoczyć na przykład więcej niż tam 4 megabajty. Tak. Znaczy plus minus 2 megabajty. Tak, dokładnie. Dobrze, że to szybko policzyłeś. W każdym razie, jeżeli twoja instrukcja, twój kawałek kodu jest dalej niż 2 megabajty, to po prostu nie zadziała. W tym przypadku dostaniesz bardzo kryptyczny komunikat od konsolidatora, że coś mi się tam. To jest fakt. Tak. Tak. Ja już widziałem takie komunikaty. Bardzo by nie chcecie. A jeżeli wykryje to linker jeszcze w czasie budowania, jeżeli już statycznie coś linkujesz, czy budujesz jako monolit, to dostaniesz błąd też super kryptyczny, że nie możesz znaleźć symbolu. Tak, tak jest. A ty siedzisz nad tym kodem i patrzysz, no przecież jest. Nie? Chodzi o to, że tak naprawdę linker nie jest w stanie zrobić krótkiego skoku do tego symbolu. Nie? Więc wtedy musisz zrobić długi skok, a długi skok to zazwyczaj kilka instrukcji, bo musisz załadować do jakiegoś rejestru adres, do którego skaczesz i dopiero następna instrukcja mówi skocz do pamięci spod tego rejestru. Nie? Czasami wydaje się mi taki bełkot, że nie udało się czegoś zrelokować, ponieważ lokacja zrobiła obrót. O tak, tak. To jest też bardzo krótki błąd. Tak. Tak. Właśnie, więc, a to jest po to, żeby właśnie jedna versus dwie instrukcje, nie? Trzeba nawet czasem więcej niż dwie instrukcje. Jak musisz załadować górną, dolną połówkę na przykład z adresu, nie? No masz wtedy już trzy instrukcje procesora, no to taki kod z jedną instrukcją jest trzy razy bardziej wydajny. Teraz jak to jest częste, to czasem warto robić takie optymalizacje. I w systemach operacyjnych oczywiście się robi, no bo jak masz tracić dużo czasu no tylko na głupie skakanie do jakichś tam wiesz, funkcji callbacków i tak dalej, no to jest bez sensu, nie? To faktycznie warto te dwie instrukcje uciąć. Więc wtedy możesz trafić na taki błąd, ale w większości to nie zadziała, po prostu będzie mniej optymalny. Nie? Będzie musiał dalej skoczyć, więc będzie to trudniejsze. Dobra, teraz jak już napisaliśmy sobie taki driver, to jak go dodać do budowania? Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj pobawili w budowanie w kernelu, żebyśmy nie zaczynali od tego poza kernelem, więc dołożymy sobie tam, czyli dodamy sobie do drzewa. Zresztą poza drzewem podobnie trzeba rzeczy zrobić, ale są tam drobne różnice. Co musimy zrobić, żeby taki kawałek kodu się zbudował? Jak przejdziemy sobie po drzewie, zobaczymy sobie to zaraz, a to gdzieś bawić, to zobaczycie, działa to w taki sposób, że w każdym katalogu znajdziecie przynajmniej dwa pliki do systemu budowania. To jest kickconfig i makefile. W głównym
W głównym katalogu kernela jest makefile, który jest dość długi i dość skomplikowany, ma kupę targetów wymienionych, a w większości innych znajdzie się bardzo, bardzo proste makefile, które właściwie tylko dodają pliki do kompilacji. Wyglądają mniej więcej w ten sposób, nie? Że mamy, mniej więcej tak będą wyglądać, nie? Czyli jest obcz, dolar, coś tam, config, coś tam zazwyczaj, plus równa się jakiś tam object file. Oczywiście gdzieś z boku tego, w tym całym katalogu będzie OFO5648.c, czyli źródło tego czegoś. Tu może być oczywiście więcej plików, jeżeli nasz driver wymaga większej ilości plików i trzeba je zbudować na raz, to możemy dodać więcej. Możemy ich po prostu dodać więcej. I teraz to jest proste, nie? To jest banalne, ale o co chodzi z tym configiem tutaj? Nie? To o co chodzi z tym? To definiujemy właśnie w tych k-configach, czyli k jest oczywiście od kernela, ten system budowania nazywa się k-build, kernel-build. Używamy nie tylko kernel Linuxa, używamy na przykład ubuntu tego samego używa, czy buildroot tego samego używa. Nie? Buildroot to jest taki system do budowania całych dystrybucji Linuxa, a ubuntu to jest bootloader, dość popularny w wielu miejscach. Ale w każdym razie w tych plikach config, definiujemy właśnie tą modularność kernela, nie? Czyli definiujemy jakieś opcje budowania. I kolejny taki wpis do opcji budowania definiuje się w taki sposób, że robimy znowu config, wewnątrz takiego pliku k-config w odpowiednim miejscu jakąś nazwę, zobaczcie, że to się pokrywa z tą nazwą, tylko z prefiksem config. Dalej, tutaj definiujemy typ budowania. Tree state oznacza, że może być włączony, wyłączony albo może być m-com, czyli być modułem. Włączony znaczy wbuduj go w kernel, w sensie jeśli to ma wartość y, to wbuduj go w kernel. Jeżeli to ma wartość n, nie buduj tego w ogóle. Jeżeli to ma wartość m, buduj to jako moduł. Taki config, koniec końców, kiedy go budujemy, zostanie oczywiście zjedzony przez cały system i wygeneruje się z niego kilka pośrednich rzeczy, między innymi headery, które potem możemy używać, już inkludować sobie w całym build systemie i ich używać, na przykład ifdefować po nich. Nie? Dosłownie możemy robić ifdef, jakiś feature w kernelu jest włączony, dosłownie jakiś config jest włączony, to robimy coś. Nie? W sensie dosłownie tak to jest robione. Ale też wygenerują się z nich konfigi do tych makefile, które są używane do rezerwowania makefile i generalnie nazwa tej zmiennej zostanie wygenerowana config, z prefiksem config, podkreśnik, ta nazwa tutaj, nie? Ona przyjmie nazwę, ona przyjmie wartość tego czegoś, co jest tutaj ustawione później, czyli będzie n, m albo y w tym przypadku. Więc koniec końców ta linijka zrezerwuje się do obcz myślnik y na przykład plus równa się o v, coś tam o. Co to oznacza, jeśli znacie składnik makefile, oznacza, że do takiej zmiennej obcz y dodaj taki obiekt. Koniec końców zje to już ten cały końcowy kawałek, który decyduje o tym, które pliki C trzeba zbudować i ma trzy worki, nie? W sensie trzy worki, dwa worki, przepraszam, bo jakby N-ki są numerowane po prostu. Dwa worki, wszystkie Y-ki zbuduj w sposób taki, żeby się zlinkowały logicznie do kernela. Wszystkie pliki O, które są na liście obcz M, zbuduj w taki sposób, żeby wyszły z nich modułu, nie? To tak long story short, to o tym chodzi. Możecie sobie polecić oczywiście po tym całym systemie. Jest wesoły i dużo kodu tam jest ciekawego, ale long story short, tak to działa, nie? To k-config to jest skrót od kernel configuration? W sensie, bo to narzędzie tak. Mówi, jakby można były gdziekolwiek w sumie używać. No tak, ono jest używane w wielu innych miejscach, ale oryginalnie powstało na kernel i to zostało zaadaptowane też w innych miejscach, bo czemu nie? Działa, nie? Jeszcze inne rzeczy, które tutaj można dołożyć, no to oczywiście help jest dość oczywisty, nie? To jest jakiś tam help message, który się wyświetli w momencie, kiedy będziemy chcieli konfigurować kernel. Ale te rzeczy depends on, to są oczywiście jakieś tam zależności, typu nie włączymy tego konkretnego drivera. To jest w ogóle driver OV5640, to jest sensor wideo, nie? To jest pewien driver do takiego prostego sensora, czy prostego, nieprostego sensora wideo do kamerki, nie? Ale nie kamerki takiej jak to, tylko samego sensora, który na przykład może być w takiej kamerce, nie? Z którym się gada po kwadratce. Więc na przykład zależy od Open Firmware, czyli od device'y i zależy od GPIO-ów, jak widać, od Video for Linux i kwadratce. Akurat z tym sensorem się gada po kwadratce, więc dość oczywista jest ta zależność. Video for Linux jest dość oczywista, bo to driver do sensora wideo. GPIO Link jest mniej oczywista, ale obstawiam, że używa jakichś GPIO-ów do resetowania i tak dalej, więc stąd jest dołożona ta zależność. I dalej selecty, to jest, jeżeli włączymy ten, to się z automatu też włączy. Nie?
Tak to działa. Więc jak definiujecie wasz driver, od czego zależy, to powinniście to zrobić dobrze. Trochę checkpoint potrafi to sprawdzić, typu jeżeli widzi, że używacie device tree, a nie macie zależności od OF-a, to wam się przyczepi, ale wiele rzeczy trzeba po prostu zrobić ręcznie. I to jest klasyczny problem zależności. Jeśli to definiujecie, to nie macie problemu w przyszłości. Typu, że włączyłem mój driver, a nie włączyłem kilku innych, więc wybucha przy budowaniu. To jest ten celek włączenie innych. Tak, celek włącza inny. Jeżeli chcesz wyłączyć włączenie. W sensie włączyłem mój, to włączę też to. Nie? A ten trim state właśnie w menu konficie to wybiera, tak? Tak, czy, tak. A dokładnie. Jest jakaś możliwość, żeby nie robić tego właśnie w tym TUI, tylko żeby to robić jakoś, się gdzieś ręcznie wpisać to? Oczywiście. Tworzy, jak robimy configa, pokażę wam to na tym slajdzie, a potem pokażę wam to, jak to wygląda na żywo w kodzie, nie? Znaczy, dobra, to mam jeszcze jedno pytanie. Bo tu masz ten plik ov5640.o, ale to... To zostanie z tego zbudowany ten plik KO, czy no, chodzi mi o to, że chciałbym to zależy, częściową... Czy to będzie Y, czy to będzie MK. A, bo być może chciałbym zbudować mój moduł z kilku plików .o i chciałbym w związku z tym częściową konsolidację wykonać. To jak się... To podaje się tutaj w ciąg po prostu, tak? Czy ciąg no. I on sobie z tego jeden moduł zbuduje, jeżeli no, to będzie do MK, no, tak? A. Znaczy to wszystko koniec końców trafia do M-ki, nie? Ale kapuje się po tym jednym tym, że w tej danej jednostce. Przyznam, że nie widziałem tego kodu, nie wiem jak się kapuje, to jest ciekawe. Musiałbym zobaczyć. Mhm. Ale to jest ciekawe, na pewno się kapuje, bo nawet jak podasz kilka pod rząd, to się złapie. I on wie, że jeden pik z tego trzeba zbudować, a nie wiele. Tak, to że jeden moduł to w ogóle, to w ogóle się kapnie po jeszcze konfigach i tak dalej, nie? Wcześniej, ale że obstawiam, że po prostu wybierze symbole, które mu są potrzebne i tyle i dziękuję, to jest linker. No bo to bez przesady, to nie może być specjalnie magii w tym wszystkim. Dobra, teraz... Mieliśmy tą kamerkę i kwadrat C. To i kwadrat C ma wystarczającą przepustowość, aby przesyłać obraz kamerki. To jest do konfiguracji sensora. Aha. Tak. Wideo, czy są kamerki, które przyciągają kwadrat C, też dane, czy tylko z PI-u i tak dalej. No nie jest to zabójczy frame rate. To jest po prostu coś tam, wiesz, kamerka z małą rozdzielczością i po prostu robi zdjęcia raz na jakiś czas. Najczęściej w ogóle też bez kolorów, żeby dalej było mniej i tak dalej. Nie? Ale to jest, tutaj kwadrat C jest do konfiguracji, nie? Do pisania do rejestrów, typu wiesz, rozdzielczość, jakie z koloru włączyć, jaka nie wiem, kropa, czy coś takiego, kiedy wystartować, kiedy zakończyć, tak dalej. Nie? A wideo leci po MIPI na przykład. Akurat w przypadku tego sensora leci po MIPI. Ale są też inne. I ta zależność, dlatego MIPA jest w wideo for Linux. Dla tamtego, akurat w tym przypadku, to będzie tak, że ten driver gada tylko i wyłącznie z sensorem. Potrzebujemy jeszcze drugiego drivera, który gada z czymś w naszej platformie, co potrafi taki MIPI odebrać. I akurat Video for Linux tworzy się taką zależność driverów, że ten driver jest tak naprawdę sub-device'em Video for Linux, a prawdziwym device'em Video for Linux, który naprawdę rejestruje to dev video 0, jest jakiś platform driver, który na przykład potrafi odebrać te dane. I wtedy całe nasze zapytania mówiące typu, nie wiem, włączasz Cheeza, czy włączasz, nie wiem, przeglądarki, na chcesz film wyświetlić, czy twoją kamerkę podpiąć, bo jesteś na jakimś spotkaniu na przykład. Ona tak naprawdę gada z warstwą Video for Linux. Video for Linux koniec końców propaguje to, co trzeba do tego drivera platformowego. Driver platformowy, jak dochodzi do niego, hej, włącz stream, to gada z tym subdevem, czyli w tym przypadku sensorem, hej, włącz stream. Nie? Ja już włączyłem moje odbieranie, czekam na twoje dane, zaczynam, nie? I tak to działa. I tak samo w drugą stronę, jak się pytałem na przykład, hej, co możesz, no to trafia to do właśnie platform drivera, który wie, co może sam z siebie, w sensie jakie formaty kolorów, jakie rozdzielczości potrafi i tak dalej. Pyta subdeva, co potrafi taki sensor, sensor mówi, wybiera z tego, powinien przynajmniej, bo oczywiście to jest już kod konkretnego drivera, więc nie musi tego zrobić, ale powinien znaleźć część wspólną i powiedzieć, potrafię, nie wiem, od 20 na 20 pikseli do 1920x1080, maksymalny frame rate, nie wiem, 30 fpsów, potrafię RGB i UVA, nie? I tyle. I tego typu rzeczy. Tak to tam działa. Nie jest taka seryjka jak zapyta. I tak wielu tak naprawdę wracach to działa w ten sposób. Dobra, jak już sobie to dodamy, wszystko do naszego build systemu, czyli po pierwsze napiszemy ten kod, umieścimy go w jakimś katalogu, gdzieś tam w drzewie kernela, dodamy jakiś konfigur dla MIG file'a.
to wypadałoby włączyć taki driver, żeby się w ogóle powiedzieć systemowi budowanie, żeby się to włączyło. I teraz jak to się robi? Robi się to na kilka sposobów. Defaultowe konfigi, które po prostu mogą ustawiać pewne rzeczy. Użyjemy tego sobie dzisiaj, żeby zbudować coś, co w ogóle może działać, bo tych opcji konfiguracji jest mnóstwo. I oczywiście myślicie się, że jak skonfigurujemy coś nie tak, to po prostu nie będzie działać. Bo się na tym zbuduje. Gorzej jak się zbuduje, bo nie będzie działać. Więc narzędzie do konfiguracji jest, można użyć tych defaultowych konfigów i później dokonfigurować sobie różnymi narzędziami do konfiguracji. Można to zrobić z palca, dopisując po prostu konfigi, jeżeli wiemy jakie są. Pokażę wam, gdzie to się zapisuje, ale można użyć jakichś sensowniejszych narzędzi, bo dopisywanie z palca działa, tylko trzeba pamiętać, nie? O tym, co się dzieje. Czasem skrypty się takie robi, że się robi seden dosłownie, albo dokleja po prostu już wygenerowanych konfigów coś, po prostu robiąc echo i przekierowanie do czegoś już istniejącego. Ale jedno z takich rzeczy jest menu config. To jest zbudowane narzędzie w kernelu, z tego pojęcie make menu config w głównym katalogu. Dostaniecie coś takiego, to ma zależność od impulsów tylko, jak dobrze pamiętam, i paru może jeszcze jakieś drobnice, jakieś inne drobnice, ale n-kursów na pewno, więc musicie mieć n-kursy w systemie. I teraz co to pozwala? No pozwala wam po prostu połazić sobie po tym drzewku, powchodzić w różne miejsca, powybierać to co was interesuje, poustawiać różnego rodzaju parametry itd. itd. Nie w tym wszystkim. Ma też prostą wyszukiwarkę. Pokażę jak to działa. Bardzo fajna, ludzie często nie wiedzą o niej, że można w niej skakać na przykład do wyszukiwanego symbolu, czy wyszukiwanego konfiga, a to super łatwe życie. Są też oczywiście inne, są też takie kinkowe, w sensie bardziej takie klikane, jak lubicie. Więc można sobie zawsze któryś z nich dobrać i wybrać, co was interesuje. Nie? Dobra, to jest to. Jak już dodamy ten cały driver, zbudujemy, dodamy go do konfiga, żeby się on się budował, to wypadałoby kernel zbudować. I teraz, jak zbudować kernel? To są w ogóle instrukcje, które przelecimy sobie dzisiaj. Mam nadzieję, że zdążymy pobudować wszystko, chociaż ten konfig nie jest specjalnie duży. Dobra, to po pierwsze potrzebujemy źródeł. Tu jest konkretnie kernel branch, na którym przygotowałem coś, co na pewno będziemy działać i będziemy w stanie zbudować. Nie będziemy się kopać na dzień dobry z tym, że w ogóle się nie butuje. Czy się nie chce zbudować, czy nie chce w ogóle działać i tak dalej, i tak dalej. To jest ok, nie? W sensie to sobie możemy zbudować. Oczywiście planujemy, przechodzimy do tego katalogu. Ja to ja generalnie ja nie jestem za dużo z nasą Gita, ale skopiowałem dokładnie tą komendę i on mi pobrał mainline'a z Linuxa i dopiero musiałem sobie checkoutować ten mój bram, żeby być. No to pewnie nie dałeś tego minus B. Nie dałem właśnie. Dwa razy nawet spróbowałem, za każdym razem byłem na. Znaczy nie niszczał na pewno mainline'a, bo ściągnął go od nas, to nie jest mainline. Jeśli wpisałeś to musisz coś źle wpisać. Dobra, no mogę ci potem pokazać, ale jest to pewne, że. No, git clone minus B klonuje i checkoutuje. Albo masz jakiegoś gita z bugiem. Może, nie wiem, ale mówisz to udowodnić po prostu. No, jasne, może tak zadziałało, ale jak piszesz man git i zobaczysz co robi minus b, czy man git clone co robi minus b, czy git clone minus help, to dokładnie to robi. Tutaj to co mogło się stać, no to że na slajdzie ma w tą linię. I jak po prostu kopiowałeś, ta linia mogła zostać zinterpretowana jako koniec polecenia i w związku z tym mogło ci zrobić po prostu git clone i wtedy jesteś na master. Mogło tak być, bo wtedy możliwe, że minus b, jakie dostało nic więcej, stwierdziło, że bierze defaultowy branch, nie? Który tam jest. No w każdym razie, klonujemy, przechodzimy oczywiście do katalogu. Co robią te dwie rzeczy? To jest też część systemu, w sensie, który jest zjadany przez git system, który mówi, na jaką architekturę mamy się zbudować. Nie, to oczywiście, to po pierwsze, na jaką architekturę mamy się zbudować, czyli Arch RISC-V oznacza zbuduj się na RISC-V. Jeżeli tego nie damy, jeżeli tego nie wyeksportujemy, czy nie ustawimy przed make'iem, na przykład możemy zawołać Arch RISC-V make coś tam, to build system kernela będzie chciał budować na tą architekturę, na której go budujecie. Czyli na PC-tach to mniej więcej 66, jeśli macie armowe PC, czy armowe lapki, no to wtedy na ARMA, jak macie RISC-V'owe lapki, jak macie wspaniale. A czemu to się ustawia właśnie zmienną środowiskową, a nie po prostu w tym konfigu? Można w konfigu też to ustawić, można wymusić. Zazwyczaj się robi tak, po prostu wtedy jest wygodniej, nie? Wygodniej, niewygodniej. Większość ludzi robi tak, ale można to wymusić w tej konfigu też.
Dalej cross-compile, też można wynosić w konfigu, to jest prefiks toolchaina, który będzie użyty. Jeżeli tego nie dacie, no to oczywiście zostanie użyty pusty. I tutaj są do końca naklejane oczywiście tule, które konkretnie są używane, czyli nie wiem, GCC, AR, G++ może nie, ale linker, tak, LD i tak dalej. To tak, że podajecie tylko ten prefiks, ten triplet standardowy, który jest tutaj. Skąd się ten toolchain? Możecie go oczywiście zbudować z źródeł, ale chyba dzisiaj nie ma na to czasu, więc proponuję go po prostu poinstalować z paczek. Większość dystrybucji, jeśli macie w miarę nową dystrybucję, to będzie miało ten toolchain w paczkach. Więc powinno działać. Ciekawostek jest też na koncie. Tylko, że tam się nazywa RISC-64 Linux MSL, czy jakoś tak. Bo to jest z jakąś inną implementacją biblioteki standardowej. No, oczywiście do nas nie moli za bardzo w kernelu, bo kernel przychodzi ze swoją biblioteką. Powinno działać. Nie? Skompilowało się. Jak ktoś lubi kombę, to tak. No, ja muszę żyć z kombą, bo po prostu używamy jej w wielu miejscach, ale to nie jest tak, że jestem turbo fanem. W każdym razie możecie ją z paczek albo z kombą wziąć. Jeśli macie gdzieś nawet spakowany binarnie, po prostu możecie sobie targi zetania ściągnąć na kompo, rozpakować pod warunkiem, że liby się mniej więcej zgadzają, to będzie działać. Nie? Więc to jest potrzebne, żeby, jeśli tego oczywiście nie ustalicie, no to będzie próbował używać bez prefiksu, czyli zwykłego GDC w systemie, co spowoduje, że pewnie wam się nie zbuduje, oddzielnie spróbuję spróbować na RISC-V'a GDC na x86, więc wywali się na pierwszym kawałku assemblera, który znajdzie, bo stwierdzi, że nie wie, co jest. Nie? Znaczy może nie na pierwszym, tak? Trafi na MV-a na dzień dobry, no to spoko, x86 też jest, ale no, zaraz znajdzie instrukcję, której nie ma x86, więc się wywali. Dobra, idąc dalej, co robi ta komenda? To jest właśnie to, co mówiłem o defaultowych konfiguracjach. Wewnątrz tego drzewa, konkretnie w Arch RISC-V chyba configs, tam będzie taki plik, który się tak nazywa. Jak w niego zobaczycie, teraz spróbuję to wyświetlić, tam jest seria po prostu różnych konfigów, równa się Y, równa się M, równa się N, równa się coś. Nie, to jest po prostu opis jakby standardowy rzeczy, które musimy włączyć. To się często robi po to, żeby właśnie nie musieć, nie kazać userom robić czegoś w stylu odpal sobie make'a i wybierz ręcznie z konfiguracją, bo to jest strasznie uciążliwe. Ale jeżeli tego nie zrobimy właśnie w pewnie make'a, od razu na dzień dobry ma się włączyć konfigurator. Każe nam dzielnie wybierać wszystkie możliwe konfiguracje, co jest uciążliwe. Można oczywiście defaultami pojechać, wstrzymać Enter przez jakiś czas i polecie się defaultami i pewnie nie będzie działać. No to generalnie, jak się w takim konfigu czegoś nie ustawi na jest, to jest domyślnie na tak? Nie, jest domyślnie na to, co ustawię, to jest ustawione w tej konfigu. Ale jak czegoś nie ustawię, no na przykład patrzę sobie tutaj, no to jest ile, no 71 konfig, bo strzelam, że jest... Ale one robią selekty i tak dalej, nie? W sensie koniec końców wyjdzie się dużo, dużo większy konfig. Aha, no z tego. To jest minimalny set, który jest potrzebny, żeby dostać tą konfigurację, którą potrzebujesz do tego. No, jeśli zrobiłeś to, to zobacz sobie w głównym katalogu Linuxa, masz plik.config. Otwórz sobie go, tam masz całą konfigurację. Wtedy tą kompletną, nie? W sensie po wygenerowaniu tego. Teraz, jeżeli czegoś nie ustawisz, to nie znaczy, że się nie włączy. Możesz defaultowo kazać włączać w tej konfigurze, nie? Rzeczy. Czy defaultowo budować jako moduł, nie? Explicite nie musisz tego wyłączać, to się samo z siebie jakoś tam włączy. To jest oczywiście budowanie, tak po prostu. Są oczywiście, że to jest budowanie takie defaultowego targetu. Można oczywiście, różne platformy mają różne targety, nie wiem, dokładają sobie u imidża czy coś takiego tutaj, są jakieś dodatkowy target, co ma być zrobione po zbudowaniu samego kernela. Też są tutaj targety typu zbuduj same device tree, czyli jakby TBS czy BTS. Czy zbuduj mi, zainstaluj mi headery, czy zainstaluj mi moduły, nie? Także te rzeczy też są tutaj w makefile'u, ale taki make by default zbuduje wam po prostu kernel i wszystkie moduły w tej konfiguracji, która została zrobiona wcześniej. Ewentualnie jak to odpalimy po drodze make main config, też tam sobie postawiamy, to znowu musimy przebudować oczywiście i tak będzie. To też wypluje z siebie elfa. W głównym katalogu będziecie mieli VM Linux, to jest elf. Jeżeli potrzebujecie na przykład symbolów debugowych, to w tym razie możecie je znaleźć. Wypluje też na przykład w głównym katalogu system map, taki plik system.map,
który ma rozpiskę adresów wszystkich symboli w systemie. Czasem przydatne, jak wam się coś wywala i jedyną informacją, którą dostajecie, wywaliłem się w adresie jakimś tam. Można zobaczyć w tym mapie właściwie, w jakim symbolu się wywaliłem i zacząć szukać w kodzie, co się właściwie wydarzyło. Nie? To przydatne informacje debugowe. Dobra, i to, co jeszcze potrzebujemy na koniec, w naszym przypadku, to zbudować coś, co się nazywa device tree, czyli opis, jakie drivery, w jakich konfiguracjach mają zostać użyte już przy budowaniu. Device tree generalnie mają standardowe rozszerzenie DTS. Device tree, które my będziemy używać, macie w kursie wydane. Ja tam załączyłem, na dzisiaj nawet nowe załączyłem. Którego będziemy używać. One też często są w drzewie kernela i są w odpowiednim katalogu, także można je odpowiednim targetem make.tbs zbudować. My będziemy budować... Chyba jak buduje się target all, to wtedy te to chyba też te się budują. Tak, tak. Przynajmniej coś takiego mówi make help. Pewnie tak, bo tak naprawdę są potrzebne do zbudowania się, więc nie ma sensu ich nie budować. Tak na dzień dobry. Nie? W każdym razie my będziemy budować sobie inaczej, użyjemy sobie po prostu narzędzia DTC, czyli Device Tree Compiler, który ma taką składnię mniej więcej, czyli format wyjściowy, jaki ma się, jak się nazywać plik wyjściowy i plik wejściowy. Nie? I to nam da tego DTB, którego będziemy używać już do budowania. Ten format jest, Device Tree jest też dekompilowany, więc w drugą stronę, jak podacie go tak, tutaj się oczywiście trochę zniekształcił na tym, ale macie tę prezentację też w systemie, tak podacie, tak to możecie rozkompilować. Jedyne, co tracimy w tym przypadku, to jakby readability trochę, bo w przypadku z źródła możemy sobie zrobić ładne linkowanie pomiędzy modułami w device tree. Później to zostaje zamienione na po prostu handle, które ma numerki jakieś. Po rozkompilowaniu widzimy tylko po prostu numerki. Coś się do siebie odnosi po numerkach, a nie po jakiejś ładnej, sensownej nazwie. Nie? Ale to ta informacja jest po prostu stracona. A to może jeszcze raz wytłumaczyć, do czego dokładnie służy to device tree? Oczywiście, jest zaraz coś tutaj opisane, także zaraz do tego dojdziemy, nie? Dobra, jak to wszystko zrobimy, my wszystkie pliki, które potrzebujemy, przerwę już? Przerwa? Skończę ze slajdami i do przerwy. Zróbmy przerwę. Dobra, zróbmy przerwę. Tak jak mamy już zbudowany kernel, to teraz możemy go zbutować. I chciałbym na szybko przelecieć, jak wygląda to zbudowanie, żebyście rozumieli, co tam się wyświetlać nam będzie dzisiaj za, mam nadzieję, z 10 minut, jak się nie zgadamy. Jak wygląda proces zbudowania takiego systemu komputerowego, że tak powiem, on się może w detalach różnić na różnych maszynach, na PC-cie może być troszeczkę inaczej niż na, nie wiem, takim Disk5, na którym będziemy sobie odpalać, ale w ogólności jest coś podobnego zazwyczaj. Po pierwsze, mamy SoC, to jest oczywiście nasz system on chip, czyli nasz, w tym przypadku nasz systemik, nasz chip, który, na którym się budujemy. Takie systemy zazwyczaj mają jakiś wgrany już kawałek kodu, zwany butron, nie? W sensie coś, co potrafi go wystartować. Procesory muszą wydobywać kod, nie? Więc jak go tylko wystartujemy, wyścimy go z resetu, zaczynają w jakimś adresie, no w tym adresie musi być jakaś instrukcja do pobrania, żeby zacząć wykonywać. Inaczej no, procesor nie wie, co zrobić, a nie są specjalnie mądre, po prostu robią, co się im każe. Windows 86 to jest na przykład BIOS, nie? Czyli możemy go tam wymienić kością, na przykład samą wyciągnąć, włożyć nową, czy wlutować. W takich mniejszych plockach, jak macie w telefonach, czy jakieś takich embedded bardziej device urządzenia, to jest już zaszyte w chipie, nie? W sensie na etapie produkcji. To oczywiście powoduje, że jest niewymieniane, więc zazwyczaj jest małe i zazwyczaj robi tylko minimalną ilość rzeczy, która jest potrzebna, żeby się zbudować dalej. Chociażby z tego względu, że wcale nie chcemy tracić dużo pamięci w środku na to, bo pamięć zajmuje znacznie dużo miejsca w chipie, więc nie chcemy dużo pamięci tam rzucać i nie chcemy potencjalnie wprowadzać bardzo skomplikowanego kodu, który może się wywalić albo mieć bugi, a ciężko to później wymienić, bo się nie da właściwie. Dalej to... Tak przykładowo FPGX Linksa, to na tym etapie, co jak kiedyś czytałem, to jedyne, co to sprawdzają, który z pinów jest zapalony, tak, tak, bardzo i, często... w zależności od tego wybierają jakieś następne miejsce butowania. Tak, dokładnie. I to jest bardzo częste w ogóle w wielu chipach, nie? Że po prostu sprawdzamy kilka pinów, jakąś konfigurację startową i wybieramy jeden, drugi lub trzeci interfejs, na przykład, na którym się możemy zbutować. Te interfejsy to mogą być już karty SD na przykład. Zazwyczaj bardzo proste, ten jest wymuszone, coś w stylu musimy być na pierwszej partycji i ta partycja musi być FATem, bo nie potrafimy innych systemów plików obsłużyć. I tam w tych właśnie w tym kollejnym nośniku znajduje się coś, co się nazywa First Stage Bootloader. To jest bardzo generyczna nazwa, akurat Zajnic też takiej używa bardzo brzydko.
w sensie, że sobie nazwę bootloader na nazywanie swojego konkretnego bootloadera, nie? Więc jest to strasznie mylące, ale ten bootloader jest raczej bardzo mały, ładowany gdzieś do wewnętrznej pamięci w chipie. Dlaczego tak? Bo ten bootrom nie wie, co będzie do niego dopięte. Nie wie, czy będzie RAM, jeśli będzie RAM, to jaki, jak będzie dopięty, jak nim sterować, jak wytrenować linię takiego DDR-a na przykład na zewnątrz itd. itd. Nie jest w stanie tego założyć, nie? Bo to byłoby głupie założenie tak naprawdę. Te chipy wydziały wtedy z jednym konkretnym pamięcią. Więc jedyne, czego jest pewny, jakiej pamięci jest pewne, to te, które jest wewnątrz chipu. Tej pamięci jest bardzo mało zwyczaj. To są rzędy raczej tam parę 10 kilobajtów do 256 czasem więcej w tych bardzo dużych już stacji. I tam za dużo nie załadujemy, nie? Ale możemy na pewno załadować coś, co się nazywa first bootloader z jakiegoś zewnętrznego, taki mały bootloader, który jest w zewnętrznym nośniku podany. W związku z tym, że jest podany na zewnętrznym nośniku, to już może być dostosowany do naszego konkretnego urządzenia. Nie? Więc już może wiedzieć na przykład, jak zainicjalizować dużą pamięć, duży RAM. Czy włączyć konkretne feature'y procesora, które są potrzebne dla mnie. Ten bootrom to jest, tu BIOS jest na przykład takim bootrom, tak? Tak. Okay. I to jakby kod tego nie. Musi być jakiś ekstremalnie mały, w sensie to jest tak, że to jest w setkach bajtów, czy to może być trochę większe? Nie, no to zależy od tego, jaki masz, czy BIOS trochę jest takim czymś, nie? No ale te nowe BIOSy to już mają interfejsy jakieś grafiki. Tak, one robią pierwsze trzy rzeczy. No tak, te nowe tak, stare BIOSy, dobra, nowe BIOSy to już jest w ogóle to wszystko, nie? Także to ta racja. Znaczy może nie, bo zazwyczaj tutaj jest jakiś grup albo coś takiego, nie? To jest dwie rzeczy, które są z tego rynku. Ale to jest coś, co jest w chipie. Teraz, jeżeli projektujesz chip i zechcesz tam mieć, nie wiem, megabajt na ten kod, spoko, możesz sobie zrobić megabajt. Zazwyczaj tak jest bardzo mało, bo tak mówię, pamięć jest dość droga w chipie. Droga pod względem zajętości krzemu jest duża, to się zajmuje duże miejsce. Wcale nie chcesz poświęcać tego, nie wiadomo ile, i nie chcesz mieć tu skomplikowanego softu. Okay. Trudno go zwalidować. A to właśnie teraz powiedzmy, że mam więcej jakiś dysk, no i ja sobie w BIOSie mogę wybrać, żeby on zbudował mi z tego dysku ten first stage bootloader, tak? I czy to jakby, tak już to rozumiem? No ten kolejny bootloader, tak. Tak, no i ten bootloader, ten kod jego musi się zaczynać pod jakimś bardzo konkretnym bajtem na tym dysku. No to zazwyczaj masz wymagania, w sensie UEFI już tam trochę to luzuje i możesz mieć to już konkretnie tą partycję UEFI, tak, i jest łatwiej się zbudować, ale na przykład GPT wymagał, nie, to nazywa się GPT. EBR. Wymagał konkretnie wrzucenia bootloadera w konkretne miejsce na dysku. Okej, on jeszcze w ogóle o żadnych fajnych systemach, on nic nie wie, po prostu zagląda w ten konkretny miejsce. Tak, ładuje, dosłownie, ładuje na pałę coś do pamięci i odpala. No właśnie. Skacze do tego adresu i ten kawałek kodu już musi zrobić resztę. Okay. Więc tak to sobie działa, w sensie działa sobie ten ładuje ten bootloader. Czasem te bootloadery potrafią teraz sobie zaoptymalizować, jeżeli nie potrzebują czegoś więcej. Ale bardzo często ładują dopiero kolejny bootloader, który już jest duży, bo już tu na tym etapie mamy zainicjalizowany RAM, więc możemy załadować drugi bootloader, jest bardzo duży, który już potrafi mieć, nie wiem, stacji właśnie USB, jakieś driver do dysków, systemów plików i tak dalej, i resztę już potrafią sobie załadować z dysku, w sensie załadować kernel, załadować wszelakie dodatkowe rzeczy, które są potrzebne, nie wiem, device do RAMu, skoczy się do kernela, kernel się bootuje i jak kernel dochodzi do samego końca bootowania, to musi uruchomić pierwszy program rozpisowy. I to pierwszy program rozpisowy to jest, jak macie komputery, możecie sobie wpisać PS3 na przykład. Zobaczycie, jak wygląda wam drzewko procesów. Na dzień dobry, wy nie macie systemd, chyba że macie system bez systemd, to wtedy macie jakiś init. Na dzień dobry, to jest pierwszy proces w systemie, który się uruchomił, on uruchomił resztę. Czyli na przykład wasze okienka, cały interfejs graficzny i tak dalej, to się uruchomiło stamtąd. I ten pierwszy program jest gdzieś na jakimś nośniku. Nie? Ten nośnik podajemy, mówimy kernelowi, gdzie on jest. I Linux potrafi się zbudować z wielu różnych dziwnych rzeczy, na przykład z RAM. Można powiedzieć, ten kawałek RAMu to dysk, traktuj to jako dysk. I tam jest coś, tam są programy. Można powiedzieć, oczywiście dysk twardy, partycja piąta, tam jest program, który musisz uruchomić. To może być oczywiście pendrive w przeciwieństwie do Windowsa. Wiecie, że Windows potrafi zbudować pendrive'a. To jest straszne. Nie potrafi. Mamy tylko 21 wiek, i od lat używamy takich rzeczy, ale dalej nie potrafi. Potrafi się zbudować z sieci, potrafi się zbudować z jakichś wirtualnych urządzeń itd. itd. Nie? Trochę to wynika z tego, że koniec końców wszystkie te sieciowe, wirtualne urządzenia można zmapować jako blokowe i jakby z punktu widzenia kernela to jest to samo. Nie? W sensie tam pod spodem drivery robią mapy.
już wysyłając po sieci. I ten pierwszy program by default jest w czterech miejscach. To jest bininit, sbininit, slash init i gdzieś tam jeszcze. To jest hardkorowane normalnie w kernel, ale można podać mu też, gdzie ten program się znajduje. Oczywiście ten program nie może się skończyć. Jak się skończy, dostajecie kernel panik, że init skreszował, nie? Czy zakończył się, a zakończyć się nie może. I sygnały do tego programu mają właśnie jakieś inne znaczenie. Seek time to jest chyba reboot całego komputera. Mhm. On to złapie po prostu. Znaczy, dobra, to zależy, bo to jest zwykły proces w systemie tak naprawdę. Jeżeli on jest napisany w taki sposób, że wiesz, złapie taki sygnał i co z nim zrobi, no to jasne. Właśnie jak. Ale teraz chyba nie idzie złapać, nie wiem, że pamiętam. Ostatnio jak czytałem o system D NS Spawn, to właśnie jest informacja, że proces OPG1, sygnały dla procesu OPG1 mają właśnie specjalną semantykę i to jest jakoś zdefiniowane ogółem dla... Musiałbym to czytać, no możliwe, że tak jest, nie? W sensie musiałbym zobaczyć. Ale nie wiem, czy to nie jest jakaś funkcjonalność system D, dużo własnych funkcjonalności wprowadza. Ale sprawdzę, zobaczymy, jak ten... Przyznam, że w tym momencie być może tak jest, tak mówisz, nie? Dobra. Mogę teraz jeszcze pytać, czy już... No jasne. Okay, to o tego Root FS chciałem jeszcze spytać, bo nie zrozumiałem za bardzo. Czym dokładnie jest Root FS? Kiedyś to było? Wybrane urządzenie blokowe. Jeszcze raz. Wybrane urządzenie blokowe. Czyli urządzenie blokowe nazywamy Root FS-em, tak? Na którym jest system plików, który rozumie instancja tego kernela. Gdzie jest ten pierwszy program, który... Tak. Kernel odpala, jak dojdzie do końca butowania i musi odpalić ten program, nie da się nie odpalić tego programu. Można sobie powiedzieć, czeka jeszcze taki dysk pojawi, kiedy się zawiesi, będzie czekał w nieskończoność, czy taki dysk pojawi, na przykład jeśli to jest urządzenie na USB. Okej, ale bo właśnie root FS to nie jest jakby rodzaj fajnego systemu. Nie, 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 nie. No dobra, że my wybieramy to. To jest funkcjonalnie. No dobra, tak, to. Ale to jest montowane jako root. A później. No to, tak, to jest to, co się odbywa na slash. No, tak, to jest teraz tak, ten program, ten init, zazwyczaj tam jest oczywiście jakiś taki właśnie init system bin, coś takiego, coś co odpala resztę, ale być nie musi, tam można zrobić, wiecie, hello worlda, gdyby się nie skończył, bo jak się skończył, to skreszuje kernel, ale to można zrobić hello worlda w pętli i spoko, też działa, nie? Można zrobić, nie wiem, system operacyjny dla urzędów, który się butuje od razu do pasjansa. No w sumie. No tak, byleby tutaj był program, który jest wykonywany, który kernel jest w stanie załadować w dobrej architekturze, oczywiście ma wszystkie zależności, jest w stanie sobie doładować jakieś libry i tak dalej, i tak dalej. Loader oczywiście już działa w tym momencie, no bo to jest normalny program, który jest ładowany z i rzeczywiście ma parę takich charakterystycznych funkcji, on musi tam grzebać te osierocone zombiaki, prawda? Też. No i tam ma parę takich dziwnych rzeczy. Znaczy, generalnie to jest dość istotny program, jak się domyślacie, że to jest dość istotny program, który jest na przykład te nity, które jak spróbujecie teraz sobie, zobaczcie, który program jest u was nitem, spróbujecie go odpalić, to on się wywali, że nie może być odpalony z innym bitem niż jeden, bo to sprawdzi na dzień dobry, nie? I powie, że nie rusz, nie? Więc nie da się zrobić czegoś w stylu zbudowałem się do jednego systemu, odpalę sobie init z drugiego, trzeba zrobić change loopa, nie? Dosłownie zrobić exec v w taki sposób, że zeswitchujemy, przekazujemy te same uprawnienia, które się włączyliśmy, nie? Czyli PIDA 1 dalej do tego nowego programu. Dobra, to jeszcze device. Zobaczymy sobie w kodzie, jak taki device wygląda, no o co w tym chodzi? Proszę o zamienienie. Kernel, kiedy się butuje, w sensie generalnie, kiedy system operacyjny się butuje, musi ogarnąć urządzenie. Jakby tego to jest jego najważniejsza rola. Nie? W sensie ogarnąć komunikację ze sprzętem. I teraz komunikacja ze sprzętem to jest oczywiście też rzeczy typu scheduling, typu mapowanie pamięci i tak dalej, ale też gadanie z tymi urządzeniami peryferyjnymi, które nas interesują. Czyli urządzenia peryferyjne, jakieś tam, nie wiem, kontrolery zasilania, ale też, nie wiem, karta graficzna, też jakiś kontroler USB i tego typu rzeczy. Teraz skąd ma wiedzieć, co właściwie jest i gdzie? No w przypadku części systemów to jest spokojnie wykrywalne, nie wiem, taki 86 ma PCI-a i po PCI-u możemy odpytać, musimy tylko wiedzieć, gdzie jest kontroler, jak z nim gadać i później każde urządzenie po PCI-u jesteśmy w stanie zapytać dosłownie, hej, urządzenie na basie pierwszym, o numerze pierwszym, endpointie pierwszym, powiedz mi, kim jesteś. I dostajemy w odpowiedzi deskryptor, który ma
dwa pola, więcej pól, ale między innymi dwa pola mówią, jaki jest jego product ID i vendor ID. I potem jest w stanie się kapnąć, aha, to jest to. I generalnie to powinno być unikalne, oczywiście jest unikalne, nie musi być unikalne, możemy oczywiście udawać inne urządzenia, jeśli też pohakujemy, ale w necie na przykład znajdziecie wyszukiwarki PID-ów WID-ów, nie? W sensie wpiszecie PID-WID, to wam powie, że to jest, nie wiem, karta sieciowa od Intela na przykład, nie? I tak to działa. To jest bardzo proste, możemy coś wykryć. Tak samo USB działa, tak samo niektóre architektury mają jakąś wykrywalność, nie? Wtedy właściwie to jest proste. Budujemy ten kawałek kodu, który do momentu, gdzie wiemy, jak gadać z wykrywaczem i od tej pory gadamy z wykrywaczem i wszystkie po kolei urządzenia, które wykryliśmy, w jakiś sposób ogarniamy driverami. Sprawdzamy, czy mamy pasujący driver, jak mamy, no to go ładujemy i spoko, jest banalnie. PCI Express jest magistralą tylko dla x86? Nie, to jest niezależne od architektury. Możesz to podłączyć do dowolnej właściwie... Raspberry Pi 4 chyba ma. Tak, no RISC-V'y mają tego dużo. Te nowsze, te większe chipy, nie? To bardzo często też dokładasz to. To jest bardzo wygodna, już w tym momencie, jak dołożysz coś takiego do chipu, no to wiesz, jest kupa driverów, a jest właściwie niezależne, co niezależne od architektury, nie? Po prostu jeśli potrafisz, masz kontroler PCI, który potrafi gadać po PCI, cokolwiek potem podłączy, będzie działać, nie? Więc na przykład podłączasz sobie kartę graficzną, może niekoniecznie NVIDIA, ale raczej na NUVO, nie? W sensie tylko w otwartych driverach, bo te proprietary niekoniecznie będą działać na dowolnej architekturze, nie? Ale te otwarte powinny działać, bo to jest po prostu zwykły kod, generalnie niezależny od architektury, nie? Więc powinno się dać się skompilować. Te szyny się jakoś w kodzie specyficznie nazywają, na przykład pod FreeBSD oni mówią, że to są enumerable buses, że mogą wszystkie wyliczeniowe, takie, że można wyliczyć wszystkie urządzenia na tych szynach. To nie jest jakaś nazwa w dokumentacji na to, ale generalnie się nazywają PCI czy coś takiego, nie? To tak jak się nazywają, no po prostu. Nie widziałem jakiegoś globalnego... Terminologii na to. Dobra, ale co jeżeli mamy urządzenie typu taki system on chip, nie wiem, takie właśnie w telefonach jakiś ARM, gdzie generalnie całość działa tak, że jest procesor, jest jakaś magistrala i pewne urządzenia są na pewnych adresach tej magistrali. Nie? W sensie, nie wiem, kontroler zasilania jest na adresie 0x1000 na przykład i przez następne 1024 bajki na przykład, tam są jego rejestry. Co wtedy? Nie? W sensie, jakby, żeby z nim pogadać, musimy wiedzieć, gdzie to jest. No i system nie może założyć, że one są gdzieś tam, że musi założyć tak naprawdę, ale skąd ma wziąć te informacje? No oczywiście możemy to hardkodować gdzieś w drivery, tylko wtedy one się robią mało przenośne, bo te same urządzenia, te same peryferale są w wielu różnych chipach używane i na różnych adresach są to przypinane, nie? Więc to jest po prostu nie maintainowane w pewnym momencie, nie da się używać kodu, a jakby całym, ogromną zaletą Linux jest to, że jest portowalny, że można go przenosić. Więc swego czasu, dawniej tam powiedzmy do kernela 3.1, 3.2 tworzono takie pliki platform file, które dosłownie opisywały. Mamy takie urządzenie, taki driver podatny do takiego urządzenia, była normalnie strukturka, która opisywała, tu jest twój adres bazowy, tu są jakieś parametry itd., itd. Co już powodowało pewną przenośność, ale dla każdego urządzenia, nawet dla każdej płytki, trzeba było, czy do każdego, nawet nie chipu, tylko każdego użycia tego chipu, trzeba było napisać nowy taki platform file, nie? Co było strasznie uciążliwe, trzeba było przekompilować kernel za każdym razem, żeby cokolwiek zmienić i ciężko się tego używało. Tak gdzieś w okolicach właśnie tej wersji 3, tam od 1, już chyba w 3.4 już było tak dobrze zakorzenione, weszło coś, co się nazywa device tree, czyli taki opis właśnie takiej struktury urządzeń, zobaczymy je sobie też, będziemy tego używać. Coś, co się ładuje osobno. Czyli ładujemy kernel, ładujemy taki opis urządzeń, kernel przygotowany parsuje to używa driverów tak jak one są podane, nie? W sensie używa, ładuje drivery czy maczuje je według tego, przekazuje też pewne informacje, typu, gdzie jest twój adres bazowy, plus dodatkowe informacje typu, tak, tutaj mamy jeszcze jakieś inne informacje, tu jest akurat driver i kwadrat C, czyli adres jego bazowy nie jest adresem, czy jest wybudowany na magistrali, tylko jest adresem na kwadrat C, czyli po prostu 0x3C. Ten string compatible mówi, jaki driver do tego pasuje, driver musi mieć dokładnie taki sam string, to jest dosłownie do tych stringach maczowane. I dalej to są jakieś dodatkowe informacje, które mówią o tym, które są potrzebne do drivera. Driver może to sobie wyciągnąć w swoich funkcjach, stosownie stałe API do gadania z tym, wyciągania tego. I właściwie tak to się opisuje. I teraz sam format device nie narzuca niczego z tego praktycznie, tylko format typu, że musimy mieć
Czyli label jest opcjonalny, musimy mieć jakiś wpis, musimy mieć klamrami otwierać, zamykać, musi być średnik. Jak podajemy wartości, to w taki sposób. Zawsze średniki, to wymusza format device. Cała reszta jest już konwencją, w sensie nawet to compatible z konwencją tej warstwy kernela, która maczuje drivery, nie? Także tu możemy sobie wpisać la la la, równa się la 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 i spoko, przejdzie, skompiluje się i użyjemy tego. W sensie, że nikt nie będzie, czyli użyjemy takiego device tree, ale nikt pewnie nie będzie tego la 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 szukał, nie? W sensie to już jest dość customowe, któraś część kodu musi explicitly szukać takiej, takiego wpisu, takiego property w device tree. I teraz skąd się dowiedzieć, jakie property są istotne, czyli jakie property musimy podać? Wszystkie drivery powinny w tym miejscu w dokumentacji pisać, jeżeli używają device, to powinny pisać, jakie bindingi są i co robią. I na przykład, jak się używamy tego skryptu do sprawdzania, czy nasz driver jest OK, czy możemy wyrzucić do mainline'a, to to się będzie przyczepiać, jeżeli nie dodamy dokumentacji do tego, co dopisaliśmy, nie? To przyczepi nam się do to, że czegoś takiego brakuje. No ale warto w to miejsce zaglądać, jeżeli zastanawiamy się, co podać, gdzie, jak wpisać device tree, gdzie. I teraz często dopasowanie systemu do konkretnej platformy to jest właśnie praca w device tree, bardziej niż w kodzie, bo drivery już są, to jest ich bardzo dużo i wystarczy je dopasować, ewentualnie znaleźć bug i poprawić. Dobra. To tyle. A tutaj jak mamy to compatible i to są... mamy oddzielone przecinkiem. Nie, to jest jeden wpis. Jeśli byśmy mieli więcej tych stringów, bo może być więcej, to wtedy mamy przecinek tutaj i kolejny string. Aha. To jest konwencja, to już jest stricte konwencja nazewnictwa. Zwyczaj się robi nazwę jakby producenta, czy nazwę vendora, przecinek, typ, nie? Ale to może się nazywać dosłownie, wiesz, Zosia. Why not? Nie? Byleby driver później powiedział, mój compatible to jest też taki, nie? Można mieć kilka pod rząd, wtedy działa to tak, że matcher będzie sprawdzał po kolei. Jeżeli nie zmaczuje tego, sprawdzi następny string, następny string, następny string. I można wtedy robić takie drzewo typu, na przykład, nie wiem, ethernetowe file są dość generyczne, ale mają też, w sensie, ileś tam pierwszych rejestrów jest takich samych zawsze, bo to standard definiuje, więc wystarczy generyczny driver, żeby w ogóle jakkolwiek się połączyć do sieci, używając takiego file internetowego, żeby je skonfigurować, na przykład, żeby wykrył prędkość połączenia, zobaczył, czy jesteś po drugiej stronie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiele z nich ma dedykowane drivery, które potrafią robić jakieś triki typu, jak jestem na światłowodzie, no to mam kilka kolejnych customowych rejestrów, które poprawiają gdzieś tam jakieś wykrywanie kolizji, czy jeśli jestem na miedzi, to potrafię zrobić fajniejsze sterowanie, tak żeby działało lepiej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy można zrobić właśnie dosłownie taki compatible, mój specjalny driver, przecinek ten generyczny. Jeżeli nie znajdę mojego specjalnego, to użyj generycznego. Będzie działać, pewnie nie będą wszystkie feature'y obsługiwane, ale będzie działać. Nie wiem, więc tak to się robi. Też czasem się robi tak, że różne compatible trafiają do jednego drivera i driver zachowuje się inaczej w zależności od tego, jaki miał compatible. To się to też można rozpoznać. Na przykład masz, nie wiem, trzy chipy, trzy przetworniki analogowo-cyfrowe, które różnią się na przykład szerokością, albo ilością kanałów, nie? I definiujesz, wszystkie wymagają tego samego, tak naprawdę tego samego typu obsługiwania, tylko że muszą mieć, nie wiem, 2, 4, 8 kanałów. Więc robisz inne compatible, możesz to zrobić właśnie przez inne compatible, albo nie wiem, przez jakiś dodatkowy parametr, ale możesz zrobić po prostu inny compatible, który odzwierciedla nazwę z chipu, na przykład, nie wiem, użyjmy tej nazwy, którą tutaj mamy. Powiedzmy, że OV5640 jest przetwornikiem dwukanałowym, OV5641 jest czterokanałowym i tak dalej. Więc możesz mieć dokładnie taki sam wpis, tylko podajesz tutaj dokładny numerek chipu, który masz, a driver już sobie rozpozna, aha, z takim compatible złapali, to znaczy, że mam tyle kanałów na przykład, nie? Albo złapali mnie z takim compatible, to znaczy, że muszę tego kawałka kodu, nie wiem, procedurę resetu trochę inaczej przeprowadzić. Ale cała reszta jest identyczna. Więc robi się to tak, nie? Czyli w dużym uproszczeniu to ten device, nasz tree, to jest po prostu wylistowanie wszystkich urządzeń, które nie są samowykrywalne. No tak. Tak, plus konfiguracja ich w jakiś sposób. Czyli to są po prostu dane dla jądra, żeby wiedzieć, no, które sterowniki, jakie device skonstruować. I jakie drivery, prawda, muszą tak zostać przypisane. I to najczęściej, to co mówiłem wcześniej, że jest ten dwustopniowy zazwyczaj proces inicjalizacji, że jest init, który zawsze się odpali i później probe, jeżeli się zmaczujemy, to na przykład jak używamy device, to probe się odpali, właśnie się zmaczujemy z czymś w device. Device ma też, potrafi mieć taką, to okrutnie jest wylistowane, ale potrafi mieć też taki wpis,
enabled. Można mieć wpis w device tree, ale zrobić enabled. Tak. Bo przepraszam, status disabled, wtedy nie zostanie użyty. Bo PC-ty tego nie mają. PC-ty nie dostają analogiczną strukturę od BIOS-u, czy od firmware'u, czy od web'u, tak? Tak, mogą dostać tak, no. Mhm. Bo wystarczy, nie muszą, tam jest wykrywane, większe rzeczy jest wykrywane. No tak, ale część nie, więc one też muszą coś tam dodać. Tak, no ilość RAM-u jest nie to mogą dostać po prostu w jakimś rejestrze. Aha, jak to jest w ogóle przekazywane do kernela, nie? W sensie na starcie. W zależności od architektury, tak naprawdę, ale w naszej, teraz nie pamiętam rejestru, jak to było w RISC-V, ale w ogóle jest tak, że bootloader gdzieś to ładuje do pamięci, później adres załadowanego bloba device tree wpisuje do rejestru, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, którego możemy zobaczyć w kodzie. Któregoś A. Tak, któregoś A. I oczywiście uruchamia kernel. Kernel jedną z pierwszych rzeczy, które robi, to sobie czyta zawartość tego rejestru i patrzy, na jakim adresie jest device tree i zaczyna pracować device tree. Więc tak to działa. Na armii jest podobnie, też przez któryś rejestr przekazywane. I w ogóle on się tak się przekazuje w ogóle informacje pomiędzy jakimiś. Tak, tylko warto jeszcze wspomnieć o tym, że to oczywiście zostaje zamienione na postać binarną, tak? Czy no mamy... to jest taka binarna tekstowa tak naprawdę postać. Ale binarna. I jak się zbutujecie, to w proc device tree możecie zobaczyć takie drzewo. Nie? W sensie na tym katalogu potem z node'ów porobione, więc można zobaczyć na przykład, czy naprawdę używamy nowego device'a. Jak dodałem nowego node'a, czy oczywiście coś tam nie działa, no bo zazwyczaj w informacji coś nie działa, jak działa, to robi się nudne. Możemy zobaczyć właściwie, czy użyliśmy dobrego device'a, nie? Czy dobre parametry są przekazane i tak dalej. To można z user space'a później sobie zobaczyć. Dobra, szybkie slajdy o Linode, bo tego użyjemy. Pokażę wam zaraz w locie, ale o co chodzi w Linode? Linode to jest taki soft, który rozwijamy firmowo do emulacji różnych systemów. Bajer w nim jest taki, że można odpalić ten sam software, który normalnie odpalamy na hardware'ze, w emulacji. Dosłownie niezmieniony, ten sam. To oczywiście tłumaczy w locie instrukcję tej architektury, na którą się odpalamy, na tą, na której się odpalamy. Nie? Czyli w pierwszym przypadku będzie RISC-V'a na x86 na naszych klapkach. Robi oczywiście wykonuje ten kod x86. Przy okazji przechwytuje wszystkie zapytania do pamięci, z pamięci, na magistrale i tak dalej, potrafi podpiąć pod to modele wirtualnych urządzeń i udawać, że wszystko jest na jakimś sprzęcie. Nie? Czyli koniec końców powiedz, że on stary ten. No. Czyli potrafi udawać to urządzenie. Nie? To jest bardzo, bardzo fajne, bo koniec końców musimy się wywalać z kabelkami i mamy dostęp do wszystkiego, więc możemy łatwo debugować, możemy łatwo sobie wymieniać, rozportować i nie musimy męczyć się ze wszystkimi różnymi dziwnymi rzeczami, to właściwie powiedziałem. Tych platform trochę supportujemy, więc jak chcecie się tym pobawić, nawet też jakimiś innymi rzeczami, to feel free. My będziemy używać oczywiście konkretnie RISC-V, wiecie, z dwubitowego takiej implementacji, która się nazywa VexRISC-V. Gdzieś po jakimś tam, nie wiem, jak już trochę ogarniemy rzeczy, to mogę przynieść jakąś taką płyteczkę, która to implementuje w jakiejś FPZ i możemy się pojawić tym na już FPZ, nie? Na przykład znaczy na konkretnym sprzęcie, na takim procesorze, nie? Pewnie to jest akurat ARTi, w sensie FPGA z Linksa i tam można sobie zbudować ten cały system. A jak ktoś by chciał zobaczyć, jak ten system się buduje, jak wygląda pod spodem ten kod z samego SOC, to też mogę zobaczyć. No dobra, doszliśmy do końca. To teraz pokażę, jak to działa. Ja już mam wszystko zbudowane tutaj. Stworzyłem sobie dwa katalogi. Mam katalog scripts. Ach, dobra, ja piszę tutaj, tam piszę. Może to... Może chcesz usiąść. Może się tutaj przenieść zawsze. Tutaj jest jakieś jeszcze miejsce. Dobra, jest sobie takie... Mamy katalogi, ten katalog scripts. Te skrypty wam wrzuciłem, resk i rep. Resk to jest skrypt odpalany, który mówi, jak uruchomić Linode'a i co zrobić. REPL to jest opis platformy, nie? Więc jak sobie zobaczymy, zobaczmy na razie platform REPL, to scripts, platform REPL. Dość prosto. Wszystko jest oczywiście też w dokumentacji, w ogóle cały system procesorowy jest na GitHubie. Jak chcecie się pobawić, to możecie się tym pobawić.
Ale opis platformy jest dość prosty. Po prostu to jest jakiś tag, dalej jest model, który jest w Linode i dalej jest, gdzie jest podpięty Sysbus, to jest główny bus systemowy, nie? Czyli mamy jakąś pamięć podpiętą na adresie zerowym i ma taką długość, tak? Potem kolejną pamięć podpiętą na adresie takim, takiej długości. Tu mamy Virtual IO Block Device po to, żebyśmy mogli potem sobie w przyszłości łatwo przenosić dane pomiędzy hostem i tą maszyną emulowaną, żebyśmy nie musieli za każdym razem wszystkiego rebootować i wrzucać i tak dalej. To jest tylko dla wygody. Ale reszta jest sobie tutaj. Tu jest na przykład procek dodany z jakąś konfiguracją swoją. Tu jest jakiś UART dodany na takim adresie, timer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To są tego typu rzeczy. Dobra, konfiguracja tej ala płytki, na której będziemy to... Tak, to jest konfiguracja tej platformy. I na przykład jakbyś chciał opisać sobie, nie wiem, jakiś inny system z ARM-em, no to zresztą w przykładach tam jest, są takie rzeczy. Dosłownie bierzesz dokumentację chipu i wpisujesz sobie taki model takiego urządzenia na takim adresie. Oczywiście trzeba mieć model. Tych modeli trochę już jest w Linode, ale można też stworzyć nowe zawsze, albo dopiąć dosłownie tam skrypt Pythonowy, który będzie w API Linode. Linode ma rozszerzenie do Pythona, więc można zrobić taki prosty skrypcik, który wywoła ci callbacka na zapis i na odczyt i zwrócisz tam sobie. Paradoksalnie można dużo systemów operacyjnych zbudować, udając urządzenia typu na każdy odczyt zwróć wartość o jeden większą. I to wystarczy do wielu, wielu rzeczy. Można pohakować dużo systemów i zobaczyć jak... Można sobie zobaczyć, jak one działają i zobaczyć, co robi software, który jest praktycznie zamknięty, na przykład binarny blok. Nie? Bo zobaczysz dokładnie, z czym gada, jak gada, czego oczekuje i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dobra. Dobra, jeszcze jedną rzecz pokażę w tych platformach. Nie wiem, czy ty już mówiłeś o przerwaniach w WISC-5'ach i jak działają exceptiony? Troszeczkę o tym rozmawialiśmy. Dobra, to tu są właśnie takie mapowania, nie? W sensie trzeci, siódmy, jak dobrze pamiętam, to jest machine mode, timer i machine mode, external interrupt i drugi kontroler przerwań. O przerwaniach jeszcze będziemy mówić sobie później, to są takie mapowania przerwań właśnie, że z drugiego kontrolera jego wejścia są mapowane na 11 i 9, czyli external supervisor i external timer, jak dobrze pamiętam. To są standardowe przerwania SQL-owe. Dobra, to zobaczmy sobie, co robi. Po co to jest? No system potrzebuje przerwań w ogóle, żeby działać, timera chociażby, nie? W sensie, bo inaczej scheduler nie będzie działał. No to już wiemy. No. Bardziej chyba powstało pytanie, a po co tam te numerki tłumaczyć z jednych na drugie? Bo tam jest kontroler przerwań zazwyczaj. O przerwaniach ja mam gdzieś, nie wiem, za dwa zajęcia, zależy jakim tempem będziemy szli, to mogą być dwa zajęcia. Ale chodzi o to, że zazwyczaj jest tak, że przerwania wielu, wielu rzeczy z systemu nie trafiają bezpośrednio do procesora. Trafiają do czegoś, co się nazywa kontroler przerwań. Pamiętasz, jak rysowałem drzewka? Przerwań? No to właśnie o to chodzi, że można jakiegoś węzła spod drzewa i ten węzeł pcha w górę sygnał, że jest jakieś przerwanie. Tak. I chodzi o to, że to jest takie mapowanie, że do kontrolera dochodzi na zerowe coś, przepnij to na 11, później do procesora, nie? Okay. I wszystkie inne przepnij już normalnie jak lecą, nie? Tak naprawdę, bo tam jest taki default, typu jak podepniesz jakieś kolejne, to już leci defaultowo jak leci, nie? Dobra. I to jest skrypt, który będziemy odpalać. Bardzo prosty, tak naprawdę. Using Sysbus chodzi tylko o to, to jest tak jak namespace w C++, tak naprawdę. Żeby za każdym razem nie trzeba pisać Sysbus create, Sysbus load, coś tam i tak dalej, nie? Więc dajmy sobie tak i teraz to co robimy, pierwsze tworzy maszynę, tworzy emulację, jakby tam środowisko do emulacji, później załaduj opis maszyny z tamtego repla, który pokazywałem, dalej pokaż analyzer, czyli pokaż nam output UART-owy, który jest dopięty do wyjścia UART-u u nas, nie? To jest załadowanie binarek, które chcemy używać pod konkretne adresy, te adresy są oczywiście, musicie je znać. Nie tak naprawdę. Czyli jak budujecie kernel, to kernel ma jakiś entry point, zaraz go zobaczymy pewnie. Można zobaczyć elfa w zasadzie, gdzie ma entry point i trzeba go załadować po prostu tam, gdzie wystartuje. Device tree musi być załadowany pod jakieś miejsce i później przekazane kernelowi. Admins to jaką tą ścieżkę czyta? To jest po prostu lokalna ścieżka. Jak odpalę Linode z tego miejsca, jestem w tym katalogu, to mam katalog bins.
Aha, no dobra, w sensie AC jest to jest takie kropka ukośnik, tak? Z tego co dokumentacja kojarzę, to jest dowolna ścieżka. Tak, a to oznacza, tu będzie ścieżka. Interpretuję następny kawałek jako ścieżkę. Aha. No i jeśli dalej nie mamy ukośnika, to jest to interpretowane normalnie jako ścieżka lokalna. No tak. No tak jak w większości przypadków takich rzeczy, nie? Root FSCPIO to jest właśnie, to jest RAM disk, który jest używany, w sensie to jest RootFS nasz, tylko że ja wam przygotowałem RAM disk, który wystartuje. OpenSBI, nie wiem czy już rozmawiałeś. Było. Tak, no to OpenSBI to jest ten supervisor, który włącza się jako pierwszy i później kernel z nim gada, jeżeli potrzebuje coś zrobić w machine mode, bo kernel działa w supervisor mode. I ten OpenSBI to w naszym przypadku będzie gdzieś pomiędzy first stage bootloaderem, a... Tak. On jest nawet takim bootloaderem, tak naprawdę, tak, nie? Tak. W sensie. Mhm. Bo on potrafi sam z siebie załadować resztę. Nie? To jest bardzo specyficzne, znaczy musiałbyś się wczytać w dokumentację, bo on tam sporo ciekawych rzeczy potrafi zrobić. Nawet nie wiem, czy on de facto nie potrafi wziąć i przeczytać jakiegoś file systemu. Może i potrafi. To jest całkiem niezły już kawałek. Czyli w zasadzie teraz jakbyśmy się na jakimś systemie wbudowanym butowali, to najpierw mielibyśmy first stage bootloader i to byłby jakiś ubud. Nie, to będzie raczej ubud, ale czy jeśli już ubud, to raczej jest PN, nie? Ta mniejsza wersja, okrojona. Bo ubud potrafi też zbudować taką okrojoną. Ubud byłby tym drugim. Tak, zwyczaj tak. Chyba, że właśnie użyjesz takiego ubuda, który jest bardzo, bardzo okrojony, wystripowany na maksa, żeby się zmieścić. Bo to jest tak, że OpenSBI on może pełnić rolę takiego ubuda, prawda? On nawet jest tutaj. Zobaczcie, że OpenSBI bin ładujemy na 4.0f, a później ustawiamy PC na 4.0f, czyli tak naprawdę startujemy do OpenSBI. I dopiero OpenSBI później załaduje kernel. Czyli on jednocześnie rolę tego firmware'u załatwia. Tak. On też załatwia callbacki, wszelakie w Tektor RISC-V. Kernel działa w supervisor mode. Tak, czyli on jest spuchnięty, nie tylko ten interfejs SBI. Tak. Implementuje, ale też de facto większość funkcji bootloadera, tak? Dobra. Tam jest jeszcze jedna rzecz, której potencjalnie dzisiaj jeszcze nie potrzebujemy. Ten virtual load image, to możecie sobie zakomentować, żeby wywalić. To się przyda następnym razem, jak będziemy moduły robić. Będziecie musieli przerzucać pliki pomiędzy emulowanym systemem, a naszym systemem. Dobra, tu mam zbudowanego po prostu Linuxa i ten kernel stąd przerzuciłem po prostu. Ten kernel stąd przerzuciłem tam do binsów, ten zbudowany. Z dosłownie z Arch RISC-V boot, tu jest image. Nie? Przepraszam, z OK. To jest to, co nas interesuje i to będziemy butować. Co jeszcze? Pins RV32 TTS. To jest device tree, które butujemy. To device tree zawiera oczywiście opis całej struktury, czyli procesor, jaki jest, dalej jakieś kontrole przerwań, gdzie jest pamięć. Tu jest taki specjalny bloczek Reserved Memory, który mówi kernelowi, odszczep się od tego kawałka. Tu jest akurat kawałek, który się nazywa OpenSBI, na zasadzie pamięć załadowany OpenSBI. Nie używaj przypadkiem tego kawałka pamięci, bo sobie nadpiszesz twój supervisor i właściwie umrzesz, no bo pierwszy skok do supervisora pewnie skończy się jakimś crashem, nie? No bo właśnie ta pamięć została wpisana. I dalej mamy opis już różnych urządzeń peryferyjnych, nie? Jakiegoś seriala, tu jest to Virtio, o którym wspominałem, który się przydaje. Właściwie bardzo proste, mamy tylko kontroler przerwań, subkontroler, który jest używany przez kernel, jakiś serial i nic więcej, to jest bardzo prosta platforma, celowo. A ten device bazuje na jakiejś płytce? Czy to jest tak, 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 to zadziała na konkretnie, to jest ze sprzętu wzięte, nie? W sensie ten konkretnie. A z jakiego sprzętu? To jest taki softcore, soft SoC właśnie z procesorem RISC-V 32, w sensie z VEX RISC-V dokładniej, zbudowany z kodu opisu, wiesz, z czegoś co się nazywa Litex, taki generator SoCs i możesz to z tego zbudować sobie, nie wiem, design w FPGA, albo jak masz trochę czasu, to możesz sobie zbudować z tego chip, wysłać na przykład do szatla google'owego. Masz tydzień do zrobienia tego w piątym ranie, albo jeszcze 3 miesiące na zrobienie w szóstym ranie. A do siódmego ile? Nie wiem, czy siódmy jest planowany na tą architekturę, na tą, na 160 metrów, czy na 90 i czy nie będzie jeszcze później, nie? Dobra, idąc dalej, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bootargs, czyli parametry kernela.
tym można zmieniać różne rzeczy, na przykład co ma być elitem. Można podać sobie inny program do zainicjalizowania, można sobie zmienić, gdzie jest root file system. To jest dość istotna informacja, jakby zmienimy, no to może nie działać, więc trzeba będzie gdzieś indziej, ale też na przykład będziemy mieć konsola wyświetlana, to root wait oznacza, że jeżeli root file system się nie pojawi na końcu budowania, no to poczekaj, aż się pojawi, nie crashuj od razu. Nie? Dobra. Tak, a w jaki sposób został przygotowany ten obraz rootfs-a? Z bindroota. To się dosłownie wziąłem bindroota, ustawiłem tylko buduj na RISC-V'a, użyj headerów z kernela tam takiego jak tutaj mamy. Tu mamy kernel kwal. Tu mamy kernel 5.11. Więc użyj tam 5.10, użyj coś takiego, chyba nie było dokładnie 5.11 w defaultowym konfigu, więc użyłem takiego po prostu, nie? Może być starszy, zwyczaj jak weźmiesz nowszy, to może być za nowy. Build to jest jakiś skrypt, oprogramowanie jakieś? To jest taki builder do root file systemu. Może wrzucę po prostu potem linki do tego, gdzieś na czata albo do kursu. Dobra, ale jak to się odpala? To wszystko jest oczywiście w jakimś tam quick start guide napisane. Odpala się tak, odpala się na jeden nam monitor z tego wszystkiego. Jak chcemy uruchomić skrypt, robimy, jak odpaliłem z tego katalogu, więc mam scripts i apply text resc. Odpalamy to. To nam się ładnie zbudował system. Nawet moje printy jakieś się zbudowały, bo walczyłem z Virtio jeszcze wczoraj. Ale jak to wygląda, spróbujemy sobie do samej góry. Tu włączyło się OpenSBI, wyprintowało jakieś takie rzeczy, jakieś swoje debugowe kawałki, tak jak są pamięci zmapowane, czy to PMP to jest Memory Protection, jak są zmapowane, w sensie gdzie jest... Będę mówić. O, spoko. I dalej mamy już log kernela, od samego początku. Czyli na dzień dobry Linux version, tak jak mówiłem... Tak, to jest wersja oczywiście, dalej to G oznacza git. W sensie, że dalej po tym leci hash gitowy i leci ich tyle, żeby był unikalny w tym repozytorium, nie? Więc tu jest akurat długi numerek, bo Linux jest duży, nie ma dużo commitów, więc już trzeba więcej, żeby mieć unikalny. Worst case dostaniecie całe SHA, nie? Takie długie. To dirt oznacza, że coś zmieniłem, nie skomitowałem, dalej gdzie zostało zbudowane, jakim kompilatorem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy, widać, że budowałem we wtorek o 15.30 i tak dalej. I dalej mamy już log z naszego butowania. Tu w pewnym momencie na chwilę przystanęliśmy w tym miejscu, to widać nawet w tych timestampach, że przystanęliśmy na chwilę. Unpacking InRFS, czyli ten CPIO, który tam został załadowany, kernel musiał rozpakować, żeby mógł potem go użyć. I leciał sobie dalej. Te printy to są już moje printy. Po prostu dodałem sobie gdzieś tam, gdzie mi utykał wcześniej w budowaniu. To jest ten najbardziej naiwny sposób debugowania dane printy. To są printy jakiegoś sterownika. Tak, no zaraz mogę wam pokazać, gdzie one są. Nie? Tak. Jak dodacie ten swój sterownik do build systemu, to właśnie w ten sposób przy budowaniu będzie można to zobaczyć. I oczywiście jak zrobicie, dostaniecie to samo. Więc wtedy można zrobić dymesk. Co zrobiłeś? Dymesk. To polecenie. Dymesk, grep, zróbmy in tam było, nie? No, przepraszam, in. Tak, to są te wszystkie moje, nie? Rzeczy. I tak będziecie mogli znaleźć na przykład swój print w logu. Co jeszcze nas tu interesuje? Adres. To ty już masz tej konsoli, właśnie, jesteś już w konsoli tego systemu. Tak, tak, załadowałem się. Jak się dojedziecie do konsoli, to po prostu root bez hasła, nie? Jesteście rootem. A build root jako init używa system init, czy jakiegoś SV init? By default SV init, ale jest tam też system init, jeżeli chcesz bardzo system init użyć. Jakby do tego, co tutaj będziemy robić, to jest good enough. Nie? Tu mamy na przykład, tu mamy jednorodzeniowy system z takim procesorem. Co jeszcze? No, właściwie to jest tutaj tyle, nie? W sensie możemy się po prostu bawić tym systemem. No za dużo nie ma. Nie a te podstawowe polecenia są zapewniane
Z jakiego pakietu? No. Bo był jakiś... To nie jest, no, to normalnie z Cognitivesu. To jest fajna rzecz. Albo z BusyBot. Tak. Co tu się wydarzyło? Ja nie miałem specjalnie dużo czasu, bo zaraz będę musiał lecieć. Ale to też jest fajna rzecz. Popatrzcie, co się dzieje. Te wszystkie programiki tutaj są linki symboliczne na BusyBoxa, nawet BusyBoxa samego. A co? Jeszcze raz, a BusyBox to ty? No właśnie, to tak chcę powiedzieć. BusyBox to jest taka implementacja właśnie takich podstawowych, tych wielu tych narzędzi, które normalnie używacie w systemie, możecie zapewnić, nie, że są. To jest zazwyczaj prosta implementacja, w sensie niespecjalnie wyrafinowana, nie? Czyli jak zobaczycie na przykład, co ma, nie wiem, na przykład PS ma jakieś dwie czy trzy flagi w porównaniu do... No tak, nie? To tak wygląda PS stąd, nie? Z Linuxem. No, dokładnie. I teraz w jaki sposób to w ogóle działa, że to wszystko jest BusyBoxem, a jednak możemy sobie odpalać wiele, wiele aplikacji. Jak nawet, wiecie, jak się przekazuje argumenty do programów, nie? Macie RGC, RGV. W RGV pierwszy zawsze to jest nazwa, z jaką zostałem wywołany. Więc jak wywołamy go, BusyBox jest tak napisany, że sprawdzę tą pierwszą i patrzę, w jakim linkiem symbolicznym został wywołany i zachowuje się tak trzeba. Więc jest taki multi-call binary. Co in the end jest całkiem przydatne na takich systemach, bo mamy jedną binarę, która wiemy ile waży, zawsze będzie taka i jak działa, to działa. Nie? Można ją łatwo statycznie zbudować, na przykład dorzucić do Androida i mieć jakieś tam takie shellowe na przykład rzeczy. Nie? Przydatne w wielu, wielu różnych dziwnych miejscach, gdzie czasem jest problem. Dobra, chyba nie zdążyliśmy spalić tego niestety. Dobra, to co, kończymy, tak? No musimy kończyć, bo będę musiał uciekać. Dobra, to zatrzymuję. Hmm? A,